Witajcie na kolejnym odcinku z Medieval Dynasty i zaczynamy kolejny odcinek to razem z chłopakami. Będziemy rozbudowywać dalej naszą wioskę i zobaczymy, co nas czeka. Tutaj zaraz Adam nas wyda jakieś zadania, które będziemy robić. No i moi tutaj kompanii, witam bardzo serdecznie Damiana z kanału Damian na Przegłówie oraz Rafika. Oraz Rafika 85, tak? Dobrze? Tak, dobrze. Witam serdecznie. Games. Tak. Dzisiaj jest no tak, Damian tam Games jest na kanale. Damian z Grypowa jest dzisiaj. Damian z Grypowa. No coś tak też mnie chwyta, ale kurde, mam nadzieję, że się jakoś obronię. No a tobie tutaj, Damian, zdrowie życzymy, ale może jak się tu pobiegasz trochę po wsi, to od razu ci przejdzie. Tak, poskaczę przez ognisko, będzie fajnie. Tak, będziemy skakać, będziemy budować, będziemy biegać za jeleniami, innymi sarenkami. Chłopaki, plan na dziś. To tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, automatyzujemy przede wszystkim te podstawowe nasze jakieś tam potrzeby, czyli na pewno drewno i jedzenie. Trzeba by tutaj zmusić tych naszych pracowników, ewentualnie może taka teraz jeszcze moja myśl, żeby jeszcze jakieś ze dwa domy wybudować i jeszcze trochę tutaj ludzi dotrudnić. Co wy na to? No dobra. Dobra, ale ja idę zjeść coś na szybko, bo już... Jedz. Cześć Tomku i witam Pawła Brzezińskiego. Witajcie. Witajcie. Też tak. Miasto musimy jakoś zaplanować, żeby nie budować tak pochopnie wszędzie. Więc nie wiem, może tutaj gdzie jesteśmy, jakiś plac taki centralny by był. No, tutaj jest fajnie takie tak dookoła nasze tutaj. Natomiast tutaj można by jeszcze jakąś chałupę pierdyknąć coś. Chociaż tutaj może już te przemysłowe, nie? Tak. Jak tu się jadło? Bierzesz kół, idziesz do... tabulatorem przechodzisz do ekwipunku i w ekwipunku masz żarcie. I tam sobie klikasz po prostu myszką. Zjadasz. Aha, dobra. Znaczy, no ja ci nie... No tak, kół, ja zapomniałem, że ty na tym grasz. No już zjadłem pieczone mięso. Już zapłonął. No właśnie, dobrze. Faktycznie, Paweł, dobrze, że tutaj kolegę Mareckiego. Niestety kolega Marecki nie gra dzisiaj z nami. Tak jakoś go ta gra nie w tej opcji nie uraczyła i póki co, nie wiem, może jeszcze z czasem pogra, nie zamykamy mu tutaj drogi, ale w tej rozgrywce go nie ma. No. Dobra, coś zjadłem. A ten żółty pasek od czego jest? Żółty to jest jedzenie, niebieski to jest woda, czerwony to jest życie, a zielony stamina. Dobra, czyli zjadłem i dalej jestem głodny. Tak, pewnie tak. Tutaj co tutaj? A tu już Stomir widzę. Dobra, robi, dobrze. Ja zajrzę, zobaczę do tego, do magazynu na razie, bo na razie biegam jak kot z pęcherzem. Zajrzę do magazynu, zobaczymy co tu słychać w naszym magazynie. O, tutaj akurat widzę kolegę. No ja jestem. Bo jeszcze sobie wezmę jedno mięsko. A to mięsko to i tak powinno być bardziej... Właśnie, mamy magazyn na żywność? Czy to jest na razie nasz magazyn? Mamy, robiliśmy. O, no to w magazynie na żywność trzeba przenieść. Tutaj tak, czy... tu chyba jest. Tutaj jest magazyn. Tutaj jest nawet mięska... mało. To chyba jedna sztuka mięska. Tak. Mięsko, ale... zaraz. A czy chatę łowcy tu mamy w ogóle? Czekajcie, ja sobie zerknę do zarządzania naszym tutaj miastem, nazwijmy to. Mamy Ludwikę, która jest łowcą, mamy Stomira, który jest drwalem, więc teoretycznie napływ żarcia jakiegoś będzie, przynajmniej powinien być, dzięki Ludwice. No to oni narzędzia mają. Na razie to trzeba zajrzeć do magazynu. I w magazynie zobaczyć, czy są. Ludwika potrzebuje scyzoryków, a Stomir potrzebuje chyba siekier. Tak to wygląda. No też tutaj zerknę. Nie mamy ani siekier, ani scyzoryków. Ja na razie patrzę, jak u niej to wygląda. Czy to było, kurde, mam trochę. Mamy włócznie i siekiery.
czekajcie. Za rzadko gramy, bo ja się tutaj teraz gubię. Zapomniałem, jak to było. No ja też dawno nie grałem. Właśnie tylko tyle, co na singlu sobie chciałem sprawdzić, jak tutaj zwierzęta nasze atakują i troszeczkę się obawiam, co tu będzie się działo. Oko, damy radę, jak było w nas trzech. Każdy z nas inna krew. Tak, właśnie. Budujcie Mareckiemu stację kolejową i pociąg, to się może skusi na grę. Dobra, ja idę trochę drzewek pościgać. No tak. Będziemy budować przecież. Mamy drwala, to poczuj zajrzeć też do tego, czy ale magazynu czekaj, zobaczę. Mamy? Oto już jestem teraz w magazynie. Mamy patyków 12, kłód 4, więc on jeszcze tak... Może, wiecie co, to jeszcze taki koncept, żeby jeszcze jednego drwala. To trzeba ja bym... budować. Właśnie, wybudujmy jeszcze ze dwa domy, nawet może trzy. Gdzieś tutaj może, czekaj, tutaj Rafik. Rafik, może no. Nie tutaj. No, gdzie? Tutaj byśmy jeszcze drewutnie jakoś postawili. Dajmy okay. Gdzieś tutaj bardziej. Może te domy tak, ale teraz nic nie widzę przez ciebie. Tutaj może gdzieś te domy postawmy po prostu. Tak sobie okay. Myślę. Tutaj, tu można, o, też w tę stronę będziemy mogli się rozbudowywać. Tutaj troszkę, chociaż tam dalej pola będą, ale tutaj można jeszcze. Na razie widzę, no. Jest to niemożliwe. Ciebie tu... Nie możesz nic znaleźć. No nie mogę tu zająć. Czekajcie, bo tutaj trzeba te... Weźmy tutaj te kłody. Czekajcie. Łopaty nie mamy. Tak, ja miałem, ale już nie mam chyba. Też nie mam łopaty. Zaraz, no, co można spróbować zrobić? Nie mogę, nie mam dwóch kłody. Aż dwie kłody do łopaty są potrzebne. Czasami tutaj trochę mnie tak bawią te proporcje, jakie tutaj są użyte, że właśnie dwie kłody, aż żeby zrobić łopatę, no. Dwa drzewa ściąć do łopaty. No może nie dwa drzewa, no jedno drzewo, bo tam jest kilka kłód w jednym drzewie. Ale mimo wszystko. Dobra, ja zbieram kamienie na razie. O, tutaj, łopata. Rafik, tu tutaj będziemy się z tyłu budować. O, tu. Tu jest kupa miejsca. Kupa miejsca. Czekaj, gdzie jesteście? No, widzę. O, tam coś, jakieś drewno leży. Czekajcie. Tutaj... Tutaj jakieś drzewo leży. O, mam nowy poziom wydobycia. I już. I hejo. Dobra. O, tutaj coś leży. Dobra. Czyli tutaj gdzieś budować domki? Zaraz, poczekaj, już ci mówię. Też tutaj woda jest. Rafi jesteś w ogóle tu. Czemu tak dalej? No, gdzieś myślę tutaj będziemy może budować. Tu, albo tam bardziej bliżej tego, tej chałupy rozwalonej, gdzieś tu, o. Tu jest takie fajne miejsce na osiedle, mi się wydaje. No dobra. Ale gdzieś tutaj jedziemy. Ja już czekaj, wyczyszczę ci tak, jeżeli ci będzie przeszkadzał. Aha, jeszcze muszę sobie przepisać. Ekwipunek, drewniana łopata. Gdzie mam tu łopatę tą? A to jest drewniana łopata? Właśnie? No dobra, niech będzie. Pyk. Pięć. Dobra, tutaj nie da się. Nie bardzo. Nie wiem, na razie pisze mi obszar niedostępny. A, bo tu jest za blisko może tego. Czekaj, tutaj mam. No, dobra. Aha, bo to młotek muszę teraz wziąć. A nie siekierę. Okej. Ale muszę zrobić sobie drewniany młotek. Dobra, lecę po wodę do magazynu. Siedem kłód. Zaniosę je wszystkie. Będę taki karpagan. O Jezus, ale ciężkie, ale dobra. Idziemy powolutku, ale idziemy. Cześć, Peter. Siema, Peter. Cześć, Peter, siemanko. Dobra, to trzeba by wody jeszcze, nie? Ile tych kłód trzeba? Jeszcze dużo. Oj, dużo, dużo. O...
Dobra. Jesteś brudny, będę śmierdził zaraz, ale jeszcze nie szukam kobity, więc... Możesz śmierdzić. Nie śmierdzić. Przerzucę na lewą stronę ciuchę. Dobra, jeszcze 6 kud. Fundamenty, dobra. Tyk, tyk. Jeszcze 2 kłody. O, jeszcze mi młotek się popsuł. Boże, co za... Ja tu nie wszędzie te kłody można rozwalać. Znaczy te drzewa ścinać. Tak, bo tam jest ten obszar chroniony, tam gdzie jest ten taki, te ruiny są. I tego nie zburzyć. To nawet na mapie jest zaznaczone. To właśnie te obszary chronione. To tutaj. Chociaż nie, tutaj nie ma akurat. Nie wiem czemu. Wydawało mi się, że było. I rachu ciapa. Oj. No się ja? O, się zabiłem. O kurczę. Chłopaki, weźmiecie mnie? Tutaj coś ocucicie? A gdzie ty jesteś? Wiesz co? Przychacie? Nie, dalej. Dobra, 50 metrów. A coś ty zrobił? No tutaj, wiesz co, już myślałem, że kłoda leży, a jakoś się tak bujnęła i nie dziabnęło to. A nie mogę ci nic tu zrobić. Nic? Kurwa. Nic. Siekierą. Co za chłop. Inne. O, i mogę wstać. No wystarczy. To nie mogłem wstać widocznie przez tą kłodę. No. No dobra, ale warto by było trochę życia odzyskać. Daniel, siemano. Cześć, Daniel. Siemano, Daniel. Tak, kłoda zwalona. Czekajcie, w ogóle są umiejętności jakieś jeszcze poprzepisują. Bo mamy tutaj trochę wiedzy o przetrwaniu na przykład. A nie robimy tego? Tego? Budowania tego szybszego? To znaczy? To znaczy? No możesz tam zmienić w ustawieniach, że coś takiego jak szybsze. Nie, bo to nie czytujemy. Nie jesteśmy leserami. Ja nie wiem, czy to w ogóle działa. Działa, bo to mówię ci, jak grali te Staszkiny, to ci te same punkty dodaje, co normalnie byś, a szybciej się tego... Ale to mówię, co materiałów jest tyle samo potrzebnych. Tak, tylko że nie, czy mniej nawet chyba. Tutaj sobie damy co, rzemiosło, szybciej gotowania, rzemiosło najpierw. Jeszcze tu. Działa, ale imersję zabiera. Ano widzisz. No. Daniel tu dobrze napisał. Siema Marcin. Cześć Marcin. Dobry, Marcin, dobry. O, tutaj jeszcze ktoś kłodę zostawił. A czemu ja zapaliłem? Konar. Konar mi zapłonął. O, motyk mi się roz... A, bo to nie, ja tą łopatą przecież, a nie motyką. Jezus. Dobra, muszę młotek sobie wytworzyć. Rękodzieło. A właśnie też. Tak. Chociaż z czasem przyda się wam szybkie budowanie według tego, co u Korle widziałem. A to kiedy się przyda?
jakaś kłodyń, kurwa. Szybkie budowanie. W sumie nie wiem, w którym etapie może się to przydać. Pieńków to też bym za dużo nie ruszał, bo coś nam z tego drzewa później urosną, nie? Mm-hmm. Dokładnie. Też trzeba zwracać uwagę, czy gdzieś wilków w pobliżu nie ma. Ja tu na deszczu wilki jakieś. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Nie, Marcin, Mareckiego nie ma. Marecki ma focha dzisiaj. Nie no, tak to my się zawalimy, panowie, tą robotą, ale trudno. To co, przyspieszyć chcecie? Nie wiem, czy się teraz da ogółem. Da się zmienić. Da się? Mogę zerknąć. Już. Zaraz sprawdzimy. Zaraz się kurwa jeszcze. A, jest, dostosuj rozgrywkę, bo wyżej. Dostosuj rozgrywkę, dobra. Co my tu mamy? Nie, szybkie budowanie. No, mogę, ale mamy włączone szybkie tworzenie. A to szybkie tworzenie. Dobra, to szybkie budowanie. A gdzie kłody? A tutaj są. Tam gdzie? Leżą. Idę z tamtej strony. Nie wiem, gdzie ty jesteś, Damian. Ty jesteś tam. To teoretycznie działa. Ile się wykąpasz, bo dobra, aż poczułem. Gdzie te kłody leżą? Tam przy... jak drzewa się zaczynają. O. I w razie czego kłody też są w tym... w magazynie. Jakby to pytał. Aha, są kłody. Bo siekierkę sobie muszę wytworzyć. Och, forever by Marecki. No dokładnie, to jest Marecki. A zaraz tu się Marecki pojawi i mnie opiernicze. Ale to jest właśnie Marecki. Cały Marecki. Marecki może już cały czas tu jest. Dokładnie. To co ja miałem zrobić siekierę? Ale kilof możemy już robić. No tak, to najpierw trzeba znaleźć kopalnię. Ale do kamienia. Ale kamienia to my mamy tu. Dobra. Siekiera. Tam gdzieś też była glina. To też można glinę zrobić. Można. Daniel by z nami pobiegał. Czekajcie, bo muszę coś szamać. No ja właśnie strzamałem. To ja tu mam do szamania babkę lekarską. Dziurawiec. Ja pierdzielę, drzewo stanęło. Dęba. Tak, nie mam. It's time for a beverage. Dobra, pora coś się napić. O, jest babka lekarska. Muszę trochę tej babki się napierdzielać. A ja się zatrułem. Ale spoko. A czym się zatrułeś? Nie wiem. Wilczymi jagodami chyba. Nie, to wilczych jagód razem nie jeść. Nie. Bo tutaj ja się teraz zawiesiłem, bo to Daniel napisał, żeby z nami pobiegał. Danielu, póki co nie planujemy tutaj na razie rozszerzać liczby osób. Zostawiamy na razie jeszcze wolnego slota Mareckiemu. No bo Marecki by może kiedyś przyszedł w końcu. Kurwa, nie to, przepraszam.
modyfikowałem dach przez przypadek z jednej strony. Dobrze, ja spróbuję trochę się na pierdolę z tego mniszka. O, jest jeszcze babka lekarska. Chata wydobywcza. Okej, okay, czyli można ją zbudować i mieć glinę. Tak. O, tylko... Tylko mówię, z jednej strony dach ulepszyłem przez przypadek. A dobra, czyli to jeden klik tylko jest. A to możesz jeszcze ten, cofnąć. Jak? Wchodzisz i jak weźmiesz na ulepszenie, gdzie jest ten dach? Czekaj, ja zaraz ci powiem. Już poprawiony. Już poprawił Rafik. Za dobrze by mieli. Ja w takiej ruderze mieszkam, oli co? Dokładnie. Dobra, kłody jeszcze. Dwie kłody. Dobra, jeszcze ja sobie wezmę 4 kłody, no z 5 z magazynu. Jeszcze 6 kłód potrzebnych. No. Ile? 6. To ja wezmę 6, jeszcze jedną. I tylko zanim przyjdę, to możecie się przespać. No dobra, trochę on podbiegnie jeszcze. No to już mamy te kłody. Okej. Okay. To co, już jest ten patek, nie? Jeszcze nie. Jeszcze z drugiej strony o, ten. Źle policzyliście. Jeszcze jedno kłoda, jeszcze? Kurde. Nie. Jeszcze tutaj. To ja mam kłodę. No to weź, tutaj no to, jest. Dodam. A, dobra. O, dobra, mamy prosty dom. I'm hungry. No ja też jestem hungry, no ale co ci zrobię? Owsiankę. Dobra, to jeszcze ten. Jeszcze jeden na pewno. Tutaj można spróbować. Mały prosty dom. O, tutaj jest obszar ten jest zabroniony. Dobra. To to zróbmy. Będziemy następny jeszcze. I potem jak zbudujemy jeszcze ten jeden, to wtedy można od razu więcej tych chłopów tutaj zatrudnić, nie? Mhm. No spoko. Dobra, 8 kłód. Dobra, ja muszę coś zacząć jeść, bo ja zaraz umrę. Spoko loko. Babkę lekarską raczej to mi nic zaraz się nie dało. Okej. Okay. Damian, to skoro tak, to ja idę zobaczyć coś i spójrzmy. Który z was myśliwym jest? Wiesz co, tutaj jest ta laska, która jest tutaj zatrudniona, ona jest łowczynią. Ale jeżeli już tak robimy... O, już się zmęczył chłop. Ale jest krótkodystansowiec. Zerknijmy, jak ona dzisiaj... 5 sztuk mięsa tylko uzłowiła, ale słabo. Dobra, zaraz Damian tutaj upiekę coś, upiecę. Na ognisku, to ci dam. Ja się wody napiję za ten czas, może nie umrę. Dobra, to to bierzemy. Twórz. R. Akceptuj. Okej. Okay. Okej, okay. A jeszcze jedna rzecz. Woda nic nie daje do picia. Znaczy do jedzenia. Nie, ale zaraz ci mogę tutaj troszkę mięska dać. A gdzie ty tam jesteś? W ognisku. O, jest coś. To czekaj, ja tu wyrzucę po prostu. Gdzie to jest? Pieczone mięcho, bo ja tam mam jeszcze suszone mięcho. Upuść. Wszystko, masz zjecone. Jedzenia. Ale ja zajrzę do zarządzania i zobaczę. O, teraz jeszcze najedzony. Czekaj, bo ta Ludwika coś mi się nie podoba, bo coś za mało łowi. Ja muszę zobaczyć... Solo na niedźwiedzia. Tyś jest Daniel Gitten. Ja myślałem, że Damian to by miał wyzwanie. A, solo na niedźwiedzia. Kłoda. To tu jest. Nie, kurde, gdzie jest? 7 kłód, dobra, do magazynu.
Spoko, Rafik. No. Jak łody wezmę, jak są. Dobra. Dwie kłody musiałem wyrzucić. Bo byłem przeciążony. No dobra. I się ciemno widzę robi. No to trzeba iść spać zaraz. Dobra, trochę Ludwice więcej dałem procentów na ułowienie. Trzeba będzie jeszcze na pewno z jednego łowcę i z jednego na pewno jeszcze tego, jak to się nazywa? Drwala. O, tego słowa mi brakowało. Dużo mięsa byś demem przyniósł, a z takiego niedźwiedzia, no nie? Ale to wiesz, to trzeba by mieć przynajmniej kuszę metatom. Nie, wiesz co, czym ja dziobałem niedźwiedzia, już nie pamiętam. Ale czymś dziobałem. Ale kusza byłaby bezpieczniejsza. No to na pewno. Ale gdzieś tu jest kusza, tylko ja nie pamiętam gdzie. No to szybsze budowanie to jest, wiesz, dasz tu raz i ci wszystko już buduje, nie? Dobra. Dobra, jeszcze. Może faktycznie dla widzów to będzie atrakcyjniejsze. Dwie kłody. Mam dwie kłody. Co? Aha. To jest skała. No to można tą skałę. A nie, więcej trochę tylko. Zaraz jeszcze tutaj dziabną. Dobra, mi się wszystko pokończyło. Niedźwiedzia tylko z odległości, albo z wysoka, bo inaczej was w moment wie. Tak, jakoś tam, ja tam jakoś się zbawiłem, tak samo jak z bizonami. Musiałbym sobie przypomnieć tą swoją serię. Musi mi konar zapłonąć, chyba jeszcze jest coś tu, no kamienie, patyki. Dobra, idę do was. Idę ścinać drzewa dalej. Dwa, pyk. Pyk. I pyk. O panie. O, tutaj żadnych kłód nie ma. Dobra, ja tu mam już kłody, liczę. A co, jestem jeszcze przeciążony, tak? Co ja takiego mam tutaj, że... Jeszcze mam trzy kłody, to jak to? Czy z tobą, że... Nie, nieważne. Łoma jedna. O, jeszcze mi konar zgasł. Dobra, ja idę spać, ludziska. Jak znajdę swoją habirę. No to do następnego, Damian, cześć. No, a tam u Jarafika. Kurde, jest teraz wyjście w ogóle stąd. Mały, prosty dom. Aha, widzę, że Adam się uwięził. Nie wiem, gdzie jest wyjście, niech mnie ktoś... O, ja mam tu chata Damiana. Gdzie tu są drzwi? O, jest. Uff. Dobra, to też biegnę do swojej chałupy. Pytanie takie mam, co ile taka seria się będzie odbywać w tej gry? Wiesz co, to wszystko zależy od możliwości czasowych po prostu nas tutaj wszystkich. No jak
I wiadomo, ja Marcin, jest tempory, wiesz, ja mogę codziennie grać. Dobra, ja idę spać. Dobra, ja też już jestem. Jeszcze tylko kolega Rafik. Grafik. O. Już położył się. Wysłałem syna po picie, żeby mi kupił, nie, bo muszę dużo pić. Chyba 6 godzin już nie mogę. A no to jesteś chory, to musisz dużo pić. No dzisiaj od 4 litry wypił. Dobra, też się pójdę umyć. Masz. Taki piękny dzień, szkoda, że nie tak piękny jak ja. Nie wiem, kto oglądał Johnego Bravo, to będzie kojarzył. O, mamo. Ha, spójrz na klatę. Dobra, a, tu ta klatka jeszcze nie dokończona. Nie, bo tu trzeba... Co tu trzeba? Jeszcze kłoda. Słoma. A, słoma to nie mam akurat. Masz kłody, Rafik? Nie. Właśnie mi się siekierka popsuła. To idę do magazynu po kłodę. Jeżeli tam coś jest, bo on jeszcze chyba do roboty nie poszedł, ten... Mądziok. Nie zła deweloperkę odwalacie, kurde. Patyk nie ma nic jeszcze. Taka po taniości. Zobacz, ile tu już budynków natrzepaliśmy. Bo to jest ten drugi budynek, co my budujemy, czy pierwszy? A, drugi. Już jeden wybudowaliśmy, także... O, ty Rafik tych ludzi ogarniałeś, nie? Tak. No, no to... Rafik, to wiesz co, to leć już po... No i już ogarniaj ludzi. Dobra, już idę. Ty jesteś taki... Drzewo. Możesz nawet czwórkę, czyli wiesz, dwie pary, nie? No to czwórki, to nie wiem, czy tam będą chętni akurat. Moment, ale mamy... Jaki no to zadzwoń do kogo trzeba i zrób tak, żeby mamy, jaki mamy status? Reputacja dynastii jest 200, a tam było wiele osób, które chciały 300. To weź powiedz, że my mamy status head. A żeby takie osoby z niższym statusem, to by trzeba było do innego miasta iść. Jak to było? Silno ręki. To weź, pogadaj tak. Z kim trzeba. Dobra, gdzie tu jest... Nasza ale mieszkanka. Tak. To budowiec się kurzy i załatw to po swojemu. Szanowna pani, ja chcę porozmawiać z panią. Nie, to nie ten konar. Boże, jedyny. Już, no, nie to. Ten, no tak, Grafik, nie ten konar. Wiadomo, o co chodzi. No. Jak się masz, piękna? No, to jednak ten konar chyba. Grafik, ale ty do mnie poszedłeś na podryw, tylko... Ludzi do roboty szukać. Po co kotu kapelusz? Żeby miał. Damian, weź takiego w firmie, zatrudnij do HR-u i będzie... Tak. Nie, o miłości nie będę jej wspominał na razie. Plus 5 jest. Ja siekierkę muszę sobie zbudować. Plus 5. Dobra, jeszcze coś Mary, brakuje dokładnie. Tu. Dokładnie, Daniel, dokładnie. To za chłop. No w sumie dzisiaj środa, nie? Dobra, 90. Nie to. Weekend coraz bliżej. Co, znowu? No przecież to już leżało, kurde. Ale wiesz, Adam, środa, dzień... Tak. Algidy. O grzyby. Kobiety narzekają, że mężczyznom rośnie brzuch od piwa, ale brzuch nie jest od piwa, on jest na piwo. No to dobrze powiedziane. No i tym słowem mam u niej sympatię 100%. Bo lepszy brzuch od piwa niż garbo od roboty, Rafik, pamiętaj. No. Dobra. Dwie chałupy już masz, Rafik. Dobra. Także już nawet zatrudnij mi, a ja tu zaraz ludzi będę przypisywał. Okej. Okay. Dobra. Tyle. Do roboty. Ty. Zobaczcie, wystarczyło podejść tylko i od razu do roboty poleciał. Dobra, lecę. Kurde. A to ten, to ja ty myślałem, że tu już zatrudniasz, a ty tę laskę wyrywasz. Co za chłop. Kurde, z młotkiem musiałem do niego.
Dwie kłody. Ale zobaczcie, jak od razu poleciał do wioski. Tylko nie poskaż się z tabutami. Gdzie on jest? Dobra, ile tu jest? Tu jest... Są cztery osoby. No, dwie pary. Zobaczmy. Tworzę nową osadę. Po pierwsze, chciałbym się upewnić, że nie masz żadnych poważniejszych problemów ze swoją reputacją. Tak, wymagana 300. Okej, okay, czyli ten rzeknę. A ile my mamy? 200. Może trzeba jakieś te robić, eventy z tego. No tak, zadania tam przecież też są. I one chyba dają ten... No. Właśnie. Bo coś mi się jakiś... Ta też 300. Powadło czy coś takiego. Czyli one wszyscy... Oni wszyscy potrzebują 300 reputacji. And a roof over my head, of course. Have a nice day. Damn. Am I too demanding? Co tu mi patrz, teraz chwyć, nie? Co to za informacja teraz tu się pojawiła na Ambrozu, bo nie mogę... Właśnie nie wiem, o co to chodzi. A, w chacie... Jak wiecie, co tam? Nie wiem, czekajcie, produkcji zobaczę. A, tutaj jest, dobra. To brak zadań? O ja to... Od razu się do tej miejscowości przejdę. Wydobycie tutaj. Torki? Aha, bo to jest ten. Dobra. Pumpkę mam. Dobra, już wiem, o co chodzi. Siekier mu brakło. Idę ten, idę mu trochę siekierek robić. To mi nie potrzeba, Jaki podatek na następny rok będziecie mieć do zapłaty? A, faktycznie, ty, kurde, ja zapomniałem, chłopaki. Chłopacy. No, trzeba się no. Sprężyć i zarobić kasę, bo za te wszystkie budynki będziemy musieli podatek zapłacić. Czekaj. No wiem. Zaraz wam powiem ile. Kurde, Daniel tak musiał zepsuć nam dzień, no. Podatkami. No nie, kurde. Pewnie w fiskusie pracuje. Dobra, zobaczmy te zadania tutaj. 55. Nie, to nie jest chyba źle na razie. Nie ma tragedii. Ja mam coś tu w kasy chyba. Ekwipunek. Cel, to co my tu mamy dostarczyć? Drewniany młotek. Ja mam 109 monet. Jagoda 300. Daniel się pyta, czy chcemy protil delikatny. Tak, no widzę, te zadania dają nam 50 reputacji do dynastii. Daj. Każde. Daj Daniel. Jagody? Nie mam jagód. A nie wiem, czy teraz są jagody. Teraz są, bo jest lato. Chyba. Jeżeli no to jest, jest zadanie, które ciebie, trzeba nie? dostarczyć. Czekaj, gdzie to było? Było to? Tak, 300 jagód. No to już zbieramy jagódki. Ale nie ma jagód. A co jest, jesień czy lato? Kurde. Jeżeli jest lato, to powinny być. No ja tu widzę stokrotki, cykorie. Chociaż chyba, nie wiem. Patyki. Oset. O, są jagody, dobra. Nie masz jagody. Tutaj no, w lesie, no. Damian. Dobra, już zbieram. Dobra, gdzie trzeba je zanieść? Dostarcz do Derwana. Podejmij zadanie, F. Zaraz mu dostarczę. Bo już mam 38. Winny, niewinny, z winem, pomóc winny. A nie, nie chcę wilczych jagód. Opłaca się sprzedawać pieczone mięso, bo na dużej ilości można sporo zarobić. Tylko trzeba mieć to mięso, nie? Więc, ale to faktycznie... łowić po prostu. To mamy tych łowców, więc jak teraz byśmy zatrudnili kogoś, no to oni potrafią, ja pamiętam, że w swojej wiosce przy dwóch łowcach, to ja naprawdę już sporo miałem. Kurde, nie ma tu żadnych jagód, ty ma tutaj jagodowych tych. Sporo pieniędzy. Tu jest wilcza jagoda. A może tutaj coś będzie. Pokaż mi swoje towary.
O kurczę. Monitor, ty mi się nie wyłączaj. Bo ja tu muszę jagody zbierać. Znaczy na razie jeszcze ani pół jagody nie zebrałem. Ja już mam tam za 30. I jak będę przez wioskę przechodził, to ja mu tych, kurde, zaniosę te siekierki, bo zrobiłem. Jak się muszę ochłodzić? A to pewnie w wodzie. A, bo jest upał teraz. A to tego nie było. Upał jest? O, no. Ja tego nie znam. Chyba tu widzę, nie ma takich rzeczy. Ja też się muszę schłodzić. Gdzie tu pisze, że to jest upał? Wiesz co, no my mamy, jak tu biegamy sobie po lesie, a, to dobra, mamy... widzę, takie słoneczko jest. Udar słoneczny można dostać, chyba. O czym gadasz? Idę do wody się schłodzić. Czyli w kalepuszu trzeba chodzić. No właśnie, tylko... A właśnie, zima idzie, a my żadnych strojów nie mamy takich cieplejszych. To też fakt. Dobra, znalazłem jakieś krzaki jagodowe. Zebrałem tego królika. Ile tam było tych jagód? Pamiętasz? 300. Czysta. No to 300 to się napijmy, a nie kurde. Dobra, schłodziłem się. Idę oddać królika do... Gdzie to są stroje? A, bo tam zobaczyłeś nasze te... Pułapkę. Pułapkę. No i był królik. To do a gdzie jest magazyn żywności? Aha, tu. Za magazynem. Zaś mi gorąco, co jest. Bez jaj. To co odwiedzimy tutaj? Ale ładnie. To wszystko drogie. To jest magazyn zasobów. Be safe. Tu chyba. Nie, tu jest stodoła. Na co nam stodoła? Taki słomiany, załatwcie sobie na głowę. Właśnie, można byłoby zrobić, tylko chyba nie mamy szwalni. O, a ja wino znalazłem. Nie, tu trzeba chyba kupić. O, monetę. Co kupić? Lokalizacja kupców. Kupić te kalepusze. No, mnie na razie na żadne... pokrycie głowy nie stać. O, tutaj jakiś kolo ma w sobie zatrute strzały. Dosłownie jak... Wiesz. Jest jak ten, jest naszpikowany nimi jak... How is easy to talk with you? Jesz. I just don't like conversations about the weather, crops, o, animals, children, politics, work. Oj, chyba już jest to przeciążone. Dobra, to ja wracam. Czekaj, mam tak dużo. 74 dopiero jagody. Dziurawca se zjemy. Babkę. No mamy, mamy 19 wino jagodowe i reputacja dynastii. Cześć, Agromarian. Pełne zanurzenie może pomóc. Siema, Gromarian. Dobra, ja sobie żarcie muszę kupić. A jak się pełno zanurza? Tu. Bo ja naciśnij kontrol. Naciśnij kontrol. No. A. To widać z daleka. Z bastionu. Ja na razie aż tak nie jestem jeszcze prze... Nie chcę patyków. Jagody. Ej, Agromarian. O czym jest ta gra? O życiu w... O zakładanie dynastii. No tak, dynastię zakładasz. Czyli to jest... Dynastia Ming. W
obronę znalazłem. Ja jestem cały czas, a ja wiem co zrobię. Tylko muszę mój domek znaleźć, to będzie mój. Chata wuja Adama, co nie to. Ja dopiero mam 1/3 zebranych tych jagód. Tak, tu jest Maro, tu jest, gdzie jest moja chata? Czy tam może jakieś jego dzianki będą? No nie, chuchu. O, no, to jest cykoria. O, cykoria, ale tego też wcześniej tych ziół chyba nie było. Nie, cykoria nie kojarzę z cykorią. No. Tu jest mój dom. Chłop na trzeźwo nawet do domu trafić nie może. Dobra, i robimy coś takiego. O. No od razu lepiej. No. A guźnik? O, nie ma. Dobra, dobra, idziemy do naszej wiochy. I'm roasting out of here. A ile Rafi kapelusz kosztuje? Nie wiem, ja tam widziałem nakrycia głowy od 200 wzwyż. To nie stać mnie. Czekajcie, a ile ja mam pieniądzów? Ja mam, no na jednego kapelusza bym było nie stać, mam 200. Gdzie ja jestem? Dobrajcie, to a, co tu mamy? Gdzie tam jest nasza chałupa. Prosty. A to myśliwego, dobra. Tam dwie kłody, dobra. Glinę można kopać. Okej, to jest 6 mięsa. Co my tu potrzebujemy odblokować? Kup schemat. Rafik, tam jeszcze ciągle w wiosce jesteś? Nie, już jestem u nas, w wiosce. O, w naszej wiosce. Już wróciłem z wyprawy. Nikogo nie udało się? No niestety nie. No tak, Rafik, na mnie patrzysz dziwnie. No właśnie tak patrzę, kto tu tak stoi. Schładzam się. O, są jakieś jagody. Good job. I'm roasting out of here. Nie no, muszę się wykąpać, bo przecież się ugotuję zaraz. A wy nie macie żadnych jagód? Nie, bo nie znalazłem. Nie. Ale idę zaraz ten na drugą stronę, może tu coś będzie. O, ile ptaków, ile kaczek odleciało. O. A cholera mi patyki, kurde i... Umyk. No bo jeszcze 4 kłody dźwigam, brawa Adaś, ja. Opuść. Dobra, to ja idę na razie zostawić to wszystko w magazynach. Ja jagód szukam. O, tak jak grafik tu też widzę. Ja jagód? Ja jagód? Ja jagód, tak. Jagód, ja. Dobra, jagody. Jaja są good, tak. The heat is unbearable. Znalazłby grafik jakieś jagody? Oczywiście. A ile macie? Łącznie? Bo może już się zbierają. Ja mam 150. Macie 148 dokładnie. Prawie czekaj, połowa. Zaraz zobaczę. Mam na razie 71. Tutaj. Jeszcze trochę krzaków zostało do oczyszczenia. Tutaj kłody wrzucę. Kamienne siekiery tu wrzucę. Tu nie mam to patyki też tu wrzucę. Pióra też tu wrzucę. Wilcza jak woda, to góry tu wrzucę.
A ja mam jagód. 10 aż. Dobra. Na razie tak. O! Ile, Adam, miałeś tych jagód? To 48. Ja połowę, czyli... prawie. Prawie połowę. Czyli połowa mniej więcej, tak? No. Dobra, mam 120, 130. A ja mam rafi 10 na razie. Nie 132. Wiem, gdzie by te... O, mam jagody. Ona tak słabo, kurde, to mięcho poluje. Nie jadłem, żeby nie było. No nie, to nie chodzi o to. Dobra, tutaj przerzućmy niedojrzałe. Jaki ona ma poziom łowiectwa? Na 3 chyba. Ale mimo wszystko. Kurde. Dobra, Rafi, ile masz tych jagód? Bo ja już mam też trochę. 166. Ja, o, mam, no, ja mam 46. No to przynieście tu do magazynu żywności, albo mi dajcie, ja to zaniosę teraz. No dobra, to idziemy do Adama. Z tym przy ognisku. To bo chyba, wiecie co, ta studnia to będzie taki punkt zborny. Mhm. No dobra. Cześć, Rafał. A cześć, ile Rafał. W ciągu dnia zbierze mięsa łowca? A to zależy od tego, jaki to jest łowca. Jaką ma broń, damy mu do tego łowienia. No właśnie, bo oni może broń nie mają. Mają, bo tak to byśmy mieli informację, wiesz? Aha. Mają broń, ale tylko słabo. No na razie, można znaczy powiedzieć. Noże. Nie wiem czemu, ale łowca potrzebuje noży. No, żeby rozkroić zwierzę i futro uzyskać. Ale nie musisz żadnych robić broni, nie? Aha. No to o, ciekawe. Skrzynię znalazłem. Miód pitny i monety. Daj Rafik. Już. Kagutki. Ty nie Rafik znalazłem. Mówię wam? No to fajnie. Z miodem pitnym. Okej, mam 314, to ja już więcej nie potrzebuję, to ja lecę. No to ja sobie zjem trochę jagód, bo mi się pić napijeść mi się chce. Jeszcze raz, komu te jagody? Idzie to widać, te zadania? Tam jak się... Wiesz co? Czekaj, czy ja mam te zadania mogę odczytać? Właśnie czekaj, chcę zobaczyć, bo ja sam nawet tego nie widzę. Chociaż nie, dziennik i coś tu w dzienniku ja mam. Zachowaj czujność. Zobacz, w dzienniku czy masz. Zadania poboczne. Tam. Tak, tak. Winny, niewinny, z winem pomóc winny, tak? No tak, to, dokładnie to. Ja, dobra, dobra. Zadanie wygasie z końcem tej pory roku. O, to trzeba biec. No. Trzeba biec. A tylko jeszcze zobaczmy, komu to. Komu, bo i dostać do Derwan. Gdzie ten Derwan tam jest? Tam jeszcze były zadania, żeby dostarczyć chyba młotki 4. Drewniane. A tu nie widzę. Jestem w stanie młotki zrobić. Kłoda patyki. Aha, 4 kłody potrzebne. Dobra, schowajmy tego młotka. Dobra, ja mu rozpalę sobie ognisko i se zjem mięcho. O nie, o ognisko. Cześć Piotrek, cześć. Rękodzieło. Tak się robi ognisko. Siema Piotrek. O, będzie łatwiej mi znaleźć ten. Jak się robi ognisko? Masz to w rękodziele. Nie w rękodziele. Tylko w meblach i w dekoracji. Tutaj tam na godzinie drugiej. Jest ogniska. Proste ognisko. Gdzie on jest? O, tutaj chodzi. Witaj serdecznie, drogi podatniku. Co za chłop. To może zakończyć wojnę z trzeźwością. Zapewniam cię, że ta wojna nigdy się nie skończy, ale niech nas wszyscy diabli, jeśli kiedykolwiek przestaniemy próbować. Do dna. Dobra, 50 jest. To jeszcze jedna 50 i będziemy mogli zapraszać tych czworo. Kto tu raczy? Tu przyjdzie? Tak, przyszedłem. To kurwa ta tablica. Na drugiej stronie chyba bodajże. O, jeszcze się kurde z nim napiłem, jestem teraz pijany. No. Słomę idę poszukać. O Jezus, Rafik, poczekaj na mnie.
Dobra, co tu jest? Bo ja mam strasznie szeroki chodnik. Lafik, że co jesteś? Podaj mi zadanie. Lafik. O, ty jesteś. Zgubił młotek. O, tu jesteś. Gdzie jest ten gościu? A, tu jesteś. Dobrze, dziękuję. Bo jestem pijany. 300 metrów. Dobra, to chyba tu muszę iść. O, lubię czystą. A ty już masz te 4 młotki? Tak. O, no dobra. 200 metrów, zaraz, gdzie on mnie prowadzi? Nie, naprawdę fajnie ta wioska jest zrobiona. A nie, to zielone, to do Damiana bym poszedł. No to, czekaj, Rafik. Musisz dwa razy kliknąć na ten młotek, zgubił młotek i będziesz miał wykrzyknik. Aha, dobra, dziennik. Jak tam w zadaniach wejdziesz, to dwa razy sobie zaznaczać dobra. Zadanie, no, które chcesz śledzić, no. I już. No, wykrzyknik, dobra, okej. Okay. No i teraz idziesz do wykrzyknika, dokładnie. 30 metrów. Dobra, najedzony. Aż pobiegnę za nim. Nie wiem, czy wiecie, ale kasę zadań tylko host dostaje, nawet jak ktoś inny. Tak, wiemy. O kurde, zdanie. Miód na moje oczy. Spróbuj go z... Co? Świeżutki młody dla pana. Spróbuj go zgubić. To jeszcze groźba była. Przysięgam, dobra. Jeśli powiesz spróbuj go nie zgubić, to wybuchnę. Czy wy myślicie, że celowo gubię te cholerne młotki co drugi dzień? Spokojnie, ja tu tylko robię interesy, nie oceniam. Take care. No dobra. Nie mamy 50. Okej, okay, super. No to mamy 3. No dobra, no to weź tutaj wynajmij kogoś. A ja zaraz przypiszę. Znaczy zatrudnij, wynajmij, nie wiem jak. Tak, na noc akurat idzie, to można wynająć. A, bo to... Żarty, no już widzę, to idziesz tu przede mną. Chociaż te dziurawce... Zatrudniłeś to wszystko... Nie, dopiero będę zatrudniał. No to gdzie ty biegniesz? A, tutaj. O, tutaj się dobra, zatrudni. Zobaczmy. Jakie tu są statystyki? 1, 3, 1, 1, 3. 3, dobra, tamta jest lepsza. Panowie, sekunda, bo muszę trochę wziąć. Zaraz wracam. Spocznę go. O, tutaj ta bogochwała jest fajna. Jeśli chodzi o wydobycie, ma trójkę. Dobra, poszła. To zobacz tą bogochwałę. 1, 3, ta. O, tutaj, poczekaj, nie zatrudniaj jej jeszcze. No. Bo, a jak tamta ma jakie umiejętności, co zatrudniłeś? Nawet całkiem niezłe. Ale jakie? Czekaj, już ci mówię. Czekaj. Teraz wziąłeś Dobromirę, a widzę już, dobra. 3, 2, 2, 3, 2, 3. Dobra, weź tą tutaj, tą bogufalę. Tą co tutaj, o tą, bo ona ma, ona jest dobrą łowcą, ma trójkę na łowce. To ją wzrosło jej oczekiwania do 400. Ożeż ty, co za plądra jedna. Każdemu wzrosło? Nie wiem, poczekaj, 1, 2, 2, 2. W sumie tu łowiectwo ma tylko na 1. A tamta ma. I don't get why some people don't like the smell of fish. I could eat them. Hello there. Hey, hand me a fish wine. Czekaj, and I'll give też 400. O, cześć. A kto wybudował? Czyli wszystkim jest do 400. Czyli rozumiem, że z każdym poziomie będzie im się zwiększała ten chęć. Znaczy, żeby dynastia miała większą wartość. Niestety. Dobra, to jest Dobromira jeszcze raz. Mały, prosty dom. Do nowego domu. No dobra, akceptuj. Umiejętności, co mi tu wpadło? Co to jest? 5% więcej doświadczenia zdobytego podczas czynności dyplomatycznych. Dobra, ja już jestem. Dobra, to niestety Dobromira będzie, kurde, tym. Będzie drwalem. A nie może być drwalem, bo tylko drwal ma jedno stanowisko. Dobra, co ja mam tu wziąć? 10% więcej otrzymywanej reputacji dynastii. Efekt kumuluje się, jeśli zostanie wykorzystany także przez innych graczy. Okej.
a drugi 10% więcej punktów sympatii zdobytych podczas flirtu. Dobra, wybierzemy to. Okay. Dobra, ja się muszę ubrać. Dyplomata. Okupałeś towarzyszowo. Patrz jak zapierdziela. Speedy Gonzales. O, gdzie? Słuchaj, no tak mi wyprzedził, słuchaj, jakby nie wiem, jakby go goniła coś. Stanął w okienku i się chwali płonącym konarem. O, dobra, to jeszcze chyba coś mi brakowało. O, ja mam futra dwa. Zejdziemy spać? Dobra, więcej życia. No, idziemy spać. I chyba wszystko. To jeszcze Damian. Już idę. A teraz następny dzień. Walnąłem sobie teraz na podwójnym łóżku. Klina. No klina to se takiego walnę właśnie sztuk chyba ze 6 kurwa tych prochów mam. Aż tyle ci przypisał? No. Dobra, myślę, jakieś antybiotyki, wiesz, osłonowe. Dobra, czego brakuje? Brakuje wody chyba tam jednej. Juni. O kurde, trochę rozmazany mam ekran. Pijany jesteś. No jestem pijany, bo z rana sobie miodu wypiłem. No, jesteś pijany. Ja się nie to ale chciałem. Jeszcze prosto idę. A nie, dobrze, to chciałem. Rękodzieło. No widzę jak idziesz prosto. Nie bij, Rafi, nie bij. A to ty? Gdzie są? A. Łapka na ptaki nie ma, nic. Szukam wiader. A tu są pojemniki. O, to nie. Zobaczymy. Rośliny, stacja robocza. O, się nawet przywitała. Wiecie gdzie można wiaderko? Kurde zrobić, bo nie pamiętam. W drewutni. W drewutni. Nastrój. My uncle had been building his house for 10 years. I wonder how much tak time wydaje, it would take him to build a settlement no, like this one. To nie w drewno, tylko wiklina i drewno. Co my tu mamy? Wiklina i drewno okay. I wadzony z kwiatami mogę tu stworzyć, to nie. No bo tutaj nie ma. Tu jest tylko deska i drewno opałowe. No a nie, pamiętasz może, gdzie tu były kurde wiadra? Wiaderka. Zobaczymy. Nie, no co to mówić, jakieś kwiatki są. Coś tam. Dobra, ale tu widzę wiaderko, jest. Gdzie? No tu. Tak? To jest. Tak, na stole warsztatowym, wiklina i drewno, w tym dziale jest wiadro. A ja tego nie stworzyłem, widzisz. Tylko, że trzeba dwie deski mieć do jednego, to muszę desek trochę porobić. To biegnę po jakieś te kłody i porobię tego. Tu. I dobra. Porobię desek i z wiader kilka. Widzę, że ten alkohol się dość długo utrzymuje tu. Jakimś mniszkiem lekarskim czy z babką zwyczajną można neutralizować alkohol. Aha. Zobacz. Dobra, sobie. Zabrałem od tego. 6 mięsy i zabrałem, to dam do skrzyni. Ale komu zabrałeś? Myśliwej. A gdzie ona miała to? W skrzyni. Okej. Okay. Ale to do tego, do magazynu żywności. Tak. Oko. Mamy 8 mięsków. Trzeba i takie upiec. Bo nie mamy jeszcze nikogo, kto by wiesz, upiekł na to, nie? Więc tak musimy sami gotować. O, właśnie zdobyłem nowy poziom produkcji. Dobra, idę tutaj jeszcze wody trochę. No, dobra. Przetwarzanie, rolnictwo. Wiaderka wody, wrzucę im to do magazynu, niech se biorą. O, już. Kurde, to szybkie.
Kuchnię to my mamy jakoś? Jeszcze nie. Musisz przy ognisku piec. Dobra, czyli mamy tutaj, możemy zbudować pierwszego poziomu. Tu jeszcze jest jakieś wiaderko. Dobra, nieważne. Wiadro z wodą. Gdzie ty, Rafik, jesteś? Aha, Rafik z kuchnią leci. Ale nie, nie buduję w kuchni. Co? Nie? Co, chcesz kuchnię zbudować? No. Nie, wiesz co, weź najpierw, ja tu uważam, że jeszcze możemy sami pogotować. To jeszcze nie jest takie takie hejo. Ja bym tutaj bardziej na przykład drewnutnię jeszcze jedną dał. Jak nam się uda zatrudnić kolejną osobę, to żeby więcej drewna mieć. Mm-hmm. Bo z tym ciągle mamy problem. Gdzie to wydobyć? Tak mi się wydaje, nie wiem, ale nie, możecie... Nie, no dobra, dobra. No dobra, wstawię rafiel drewnutnię. No. A ja zobaczę, pobiegnę do tego. Pobiegnę do wioski, zobaczę, żeby... No, jak to się nazywa? Jakie zadania są? Podniesiemy jeszcze nową reputację, dobra? Okej. No, ja z Rafikiem drewnut nie będziemy budować, ja coś się szybko budowę. No to wtedy można tam trochę mięsa, może ktoś z was może upiec. Co tam jest jeszcze do zrobienia? 7 kamienia. Jakieś scyzoryki, i można jakieś noże i trochę siekier też narobić im na razie, żeby mieli, wiesz, do pracy, nie? Bo potem się będą opierdzielać. Lenie patentowane, bo sami sobie nie robią. Jeszcze 5 kamieni. Tu jest kamień. Aż? Czekaj, mam dopiero 5 kamieni. Czego tutaj? A czekaj, najpierw sobie jeszcze to wezmę. Jeszcze. Tu. A, produkcja na to. Złota rączka, planie ścian. Aha. Oto. Uchwała, to pamiętam, tam jest taki klub, izolator, wszyscy się z niego śmieją. Tu Rafik, Rafik, tu, run. 6 razy kłoda. 4 razy kłoda. Co z magazynu wezmę? Coś stój. Dobra, bierz. Wiecie, tutaj, gdzie to są jakieś te tablice? Ale gdzie jest ta tablica z tymi zadaniami? A tam, dobra, już widzę. A szir jakiś. Czy też tablica ogłoszeń? Może potrzebujesz w czymś pomocy? Rafik, jeszcze jedna. Koniec świat jest. Głoda i słomy trzeba, idę po słomę. Starożytne zło podnosi głowę z bagien. Trzeba ostrzec ludzi, ale nikt nie chce mnie słuchać, zwłaszcza kwaternik. Tak. Ludzie dobra. Muszą stworzyć swoje umysły, ale ty wyglądasz kogoś z otwartym umysłem. Ja. Musisz ostrzec mieszkańców Pestowi, ciebie pewnie prędzej posłuchają. To dokładnie powinienem zrobić, że jest koniec bliski. Wszyscy powinniśmy przygotować się na najgorsze. Ja słomę szukam, dobra, mam już. Koniec jest bliski. Ogłoszenie. A drewniane motyki, 55 reputacja. Za co można więcej reputacji zdobyć? No, wszystko jedno. Dobra, to zaraz mu czekajcie. Podejmij się zlecenie. Dobra. Dobra, to ja tu zaraz szybko motyki im dostarczę. Nie, nie. Masz Rafik te kłody? No, zbieram. Zadania, dziennik. Idę. Przeciążony troszeczkę, ale idę. Wow, ale nagrody możemy dostać. 275 reputacji, jak zrobię ten. Koniec jest bliski. O, to tam trzeba. A co tam trzeba? Trzeba porozmawiać z Świetomirem, z Bogudanem i z Gosławą. No ale to zadania będziesz miał od nich, to nie jest takie proste. Kurde, ty to wszystko musisz popsuć. Dobra, to najpierw tą motykę zrobię. 4 motyki. 6, nie 4. Adaś. Ale tu fajne są uprawy z tyłu, tu chyba chmiel też można uprawiać. Można. Bo tu tego też nie było. Dobra,
muszę zobaczyć na tą motykę, ile ja potrzebuję drewna. Gdzie jest motyka? Drewniana motyka. Jedna kłoda i 5 patyków, dobra. Czyli 6 razy 5, 30 patyków. Dobra, najpierw to ja te kłody sobie załatwię. Piotr Kuza, nie znam tej piosenki. Teraz tak patrzę, to z tą Mira bym zamienił z Dobromirą, swoimi rolami. Bo Stomir ma praktycznie te same w ten. Też dwójkę dla. Co to było? Drugie łowca chyba. Tak, łowca. A Dobromira ma trójkę dla Drwala. No to pozamieniaj. No to zamień. Bo ja nie umiem. Czekaj, to się da w ogóle? Otóż szczegóły. Dobra, mam cztery kłody, to jeszcze jedną. To ma być Drwal. Jedną brzuskę. Ona chyba ma dwie kłody. A tu pułapkę jedną zrobić. Możesz ty. Dawaj, jakiś krzyk słyszałem. Tak, znowu go kłoda. To jest mongol taki, że byle kłódka go bierze. Dobra, jeszcze cztery patyki potrzebuję. Jeszcze jeden patyk. Dobra, mamy. Rękodzieło, motyki, sześć motyk. Niech robi. Patyki, 50. No dobra. Aha, limit pułapek osiągnięto. Tak, niestety tylko jedną pułapkę można na wioskę. Tylko gdzie ta pułapka była tu chyba? Tam gdzieś koło mnie, koło mojej chałupy. A, to możesz faktycznie zobaczyć, bo tam raz dziennie kulik się łapie. Właśnie szukam jej teraz. Jeszcze jakieś umiejętności mi doszły. Dobra, jakieś ptaki też się złapały? Nie, ptaków właśnie nie ma. Czy się złapały, bo byłem przed chwilą, to nie było. Panowie, nie wiem jak macie z jedzeniem, ale takie teraz przypomnienie dla was, że z końcem tego dnia nam się uzupełnią brzuchy i wszystko. Także nie, tak, nie ja mam na zapas, połowę. Nie? Bo szkoda marnować teraz jedzenia, bo się nam wszystko uzupełni. Tak, ja mam połowę, także spoko. Tylko szukam tej pułapki, gdzieś ty ją postawił. Dobra, ptaki już coś się złapało. Tu jest chata wuja Adama. A jest. Na mapie powinieneś mieć to. Dobra, jest. Zbierz królika. Nie martw się, otrzymaliśmy motyki. Świetnie, siekiery są, motyki są, bimber jest, gdyby tylko rolnicy przestali orać skały. Dobra, idę zobaczyć jeszcze jakieś zadanie. Dobra, wiadra znowu im trzeba chyba. Właśnie nie wiem, co to jest. Czekajcie, zaraz zobaczę. Tylko na słońce, zaliczone. A jak ty to patrzysz, Adam, te? Wiesz co, jak wchodzisz w zarządzanie, to tam wtedy jest pokazane co... Ale to ty teraz zarządzasz wioską, więc ja nie. Damian, zobacz, czy w magazynie nie ma wiader z wodą i można tej Dobromirze do domu zanieść, jeżeli fujara nie potrafi, wiesz. Dostarcz do Derwan. Dwie kłody, patyki... Jedno wiadro jest. Aha, to może ten. Ale to, a woda? Wiadro z wodą niżej? Już nie ma? Nie. Nie jest, wiadro z wodą 10 na 10 jest. No. No to weź zanieść tej... Ujarza. Wiadro z wodą mam jej zanieść, czy co? No tak, do domu weź jej zanieść, to może zniknie wtedy ten, wiesz, ten status. Bo ewidentnie w małym, prostym domu brakuje wody. Taki jest tutaj, taka jest informacja. A w którym ona domu mieszka? Czekaj.
ja tu jakoś tak to zobaczę? Nie, tak nie zobaczę. W małym, prostym domu. Ale to... Tu są same małe, proste domy. Okej. To jest to. A nie, nie zobaczę, tak. Nie wiem, jak ci to zobaczyć, nie wiem. Poszukaj. Dużo nie masz tych domów. A ja muszę zobaczyć jeszcze to swoje zadanie, które tutaj mamy. Dziennik tu. Ogień nas oczyści. Musimy tak, dwie kłody. Nie wiem, po co jest to. Aha, mam dwa patyki. Dobra, muszę mieć tak, dwie kłody. 21 patyków i pochodnie. Żeby stworzyć pochodnie, ja to tu. Potrzebuję, patyki i słoma. A ile tych pochodni? Na razie dwie mogę stworzyć. Dobra, nie to, tylko to. Nie, dobrze było. To. Jeszcze trzy pochodnie. Dobra, to idę jeszcze zetnę. Jakieś drzewko. Chłopaki tam widzę dzielnie pracują. Nic nie mówią. Albo knują coś przeciwko mnie. O, gdzie to jest? Stacje robocze, nie? Inne. A, dobra, to tu chyba coś. Nie, to też nie tu. To nie tu. No dobra, to. Ale to już... No i dalej się to świeci, nie wiem. Do dwóch domów zaniosłem. Dobra. Na pewno to jest któryś z tych domów, które ostatnio wybudowaliśmy. A ten co robi? Ziewa se. Ponieważ Stomir. Co za paździerz? Ty masz polować. Rozmawiaj. On tu z jakąś sobie tu dziewoją jest. No to są takie kurde leniwce, że hej. No, dobra, jeszcze raz ekwipunek. Dobra, jak to wygląda? Aha, wiem co zrobić z tego. Łopatę. Jeszcze chyba trzy. A dobra, a to dwie pochodnie mogę zrobić. Gdzie kłody? A, słomy brakuje. Dobra, muszę po słomę iść. Skóra. Dobra, skóra to tutaj śmiałem. Jakie lisy tu biegają. Dobra, mamy kłód, pany 15. Bardzo dobrze. A, tam jest słoma po drugiej stronie. Może to widzę, 15. Tak, 11 kamienia, ale kamienie mam jakieś jeszcze. Kamień 3. To mogę im tu dać. Ach, tam mięso miałem tam wrócić do... spiżarki. Chcę tu i kłoda. Zaraz. A nie, to nie to. Dobra, powinno mi wystarczyć. Tak. Mięsa mamy dwa. Nie wiem, było 8, jest 2. No, a, to nie wiem czemu. A może z jednym. Dobra, mam przez nas ten, wracam. Ja się idę napić. Piotr, ja się nie śmieję z izolatora, wszyscy się śmieją.
Jak można nazwać klub Izolator Bogu Chwała, no ludzie? To jest tak samo, jakbyś nazwał Parówka Bogu Chwały. Bez obrazy. Bo może jest ktoś z Bogu Chwały. Nie, te wilcze jagody to się dopiero później przydają na gnój. Tak, 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 dokładnie. One zgniją i wtedy wiesz. Gdzie on jest? Tutaj nie ma, że... Jaki barbecz tutaj biega. Tak, ja do niego zadzwonię. Dzwoni mam do niego, bo tak już wiem. Dobra, Janusz. Jak najwyraźniej, tak? Ogłoszenie tego świera doprowadza mnie w końcu do szału, ale drewno i pochodni nigdy za wiele, dlatego że zostawiłem i ja, żeby wisiało. Jak tu mamy reputację? 410 mamy reputację, to i tylko jest werbować. No to możesz. Kogo werbujecie, bo mnie chwilę nie było. Jeszcze nie wiem. Zobaczmy, jak to tam zażądanie jest. To tak. Dobromira jest drwalem. Czy jakiegoś najlepiej drwala tutaj by było zwerbować? Więcej kłód było. Kłody by się przydały, co na pewno. No. A jeszcze czekaj. Zanim z tobą pogadam. No tutaj to słabo. Chowaj tą siekierę. O, tutaj jest Bogu chwała. A ta Bogu fala. Słabo. Dobra. Bo poczekaj, Dobra, czyli to musi być. No, czyli tak, to Bogu chwała będzie. Dobra, nie chcę z tobą. To szukam nową osadę, świetnie. Nowy mieszkaniec. Nie chcę współmałżonka. Na razie mamy tutaj, słuchajcie, babiniec prawie. Już pikowity. Chociaż nie, no i czterech facetów. No to jeszcze ten. Dobra, ja tu się przypisuję. Nie ma tragedii, no. Bogu chwała, wolne miejsce. Bo tu nie ma domu jednego, ona nie ma. Aha, nie, dobra. Ma. Ale ma, coś nie jest podaga. To jest i woda jeszcze, dobra. No właśnie nie wiem, co z tą wodą na razie. I zaraz będzie trzeba jeszcze im zrobić te. I pracę od razu do drewut. A, wybudowali się drewutnie, bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Tak, już wybudowana. Jest... Chief. Tak, już. To jest lulek? Wie ktoś, co to jest lulek? Nie wiem. To zebrałem lulek. Nie mam pojęcia. Co to lulek jest? Dobra. Muszę tutaj jeszcze może jakiegoś... Kurde, mniszka czy coś ze zgnora. Żadnych mnichów. Gdzieś tą pułapkę widziałem. Ty zaś się królik zabrał. Ja robię pułapkę. A co, zniszczyłeś moją? Ty. Już się zniszczyła sama. A to menda. To było rękodzieło? Nie w rękodzieło, co to było? Meble i dekoracje. Pułapka na królika. Tyle to dało, ale dobra. Dobra, a jak mięsko dać do tego? Z tą wodą. Gdzie ty zaniosłeś te... Wszędzie.
tą wodę. Take care. Wszędzie, gdzie się dało. Weźmy jedno wiaderko. Stąd. Zanieśmy tych nowych domów. Jest ten lulek. Rodzaj zioła. Używamy sobie jeszcze zatrucia alkoholowego. O. Damian, nie do tych domów zaniosłem. Chyba. A no to może, że nie do. O. No, bo to trzeba było do tych nowych domów, które mamy. O, widzisz? A. Już nie dotknęło. Do tych dwóch nowych domów. Ale tak czy siak, Rafik, tutaj im kurde taki ten normalny prosty dom dałeś. Gdzie? Pierwszą chałupę, a nie mały prosty dom, dlatego tyle musieliśmy materiału. Mamy gorsze domy niż tutaj ten jeden. No chyba tam był jeden taki lepszy. Znaczy no. Średniej jakości, no można ten sposób powiedzieć. Znaczy po prostu prosty dom, bo jest mały prosty dom i prosty dom. No tak, tak. Prosty dom. Aha, mały prosty, okej. Okay. Dobra, czekam, aż będzie ten trzeci. Wtedy będę miał swoją budowlę stawiać. Dobra, to jeszcze zetnę drzewo i trochę spróbuję tych. A, kłody są, mówisz, w tym, w magazynie. Tak, a są. Ile potrzebujesz? Nie wiem, ale zrobię trochę tych desek i jeszcze tej wody tam, kurde, tej. Bo ja tu te pieńki wycinam w środku z tego. Nie, nie wycinaj. Tu z tego się, one tu nie, będą przeszkadzać tylko. No jak, koło domów. Bo to jak urosną drzewa, to będziemy fajnie mieli drzewa dookoła. Mhm, dokładnie. No, nie będzie tak jak tak łyso. No to dobra, to jeszcze tego już zacząłem, no to już go wytnę. No to można zawsze zostawić, ale spoko. Jak już zacząłem, to już muszę skończyć. A to sens. A co ty masz? Aspergera? Asparagusa, no. Asparagusa. A co układy? O, nawet sporo jest już tych płuc. Ja wezmę sobie z 5. Może 6. O, mogę wziąć więcej, to wezmę jeszcze co 4. A ja tam wrzucę te kłody, bo mam tu też ich parę. Biegnę zrobić trochę desek. No kłód mam 5. No to akurat to co wziąłeś to. No, tam gdzieś w sumie mamy. Też. Jagody sobie zostawię, babkę sobie zostawię. Okej, okay, mamy. A kto do tych zasobów dał dziurawiec i te wszystkie inne? No nie wiem. Być może łowca. A, bo ty tu ścieżki wytyczasz. Mamy. Oset, pióro, smardze. Sól mamy. Dobra. Teraz trzeba... nawać wody. Patryk WP, siemanko, cześć. A witamy Patryka. Siemanko, Patryk. O, teraz. Okej, okay, 10 wiader. Dobra. Dobra. Ej, to jest. Nie mogę wyjść? Coś zaś zrobił. Słuchajcie, zaktywowałem się tu. Gdzie? Przy studni. Przy studni? Normalnie, normalnie się zaktywowałem. A ja cię tu nie widzę w ogóle. O, jest. No jest, Adam. Co za chłop? Co za chłop? Chciał wejść się utopić? Nie, kurde, ty. No chciałem cię... Ale możesz tym, escape'em. Znaczy nie tym, escape'em, tylko tym backspace'em. Nie, nie mogę. Ale ja. Gdzieś tu było coś.
Jest jakoś, że się respisz, tylko już nie pamiętam. Tak, tylko też nie pamiętam. Czekajcie, to zobaczę. A, dobra, pod escape'em masz coś takiego jak odblokuj postać. No. A jest, dobra, dzięki. O za chłop. Dobra, pany, ja bym poszedł już spać. No wiecie co, w ogóle teraz też się nie mogę ruszyć. To jest nie jesteś przeciążony? A, jestem przeciążony, ale ze mnie frajer pompkę. Dobra. Co? Frajer pompkę. Dobra, nie masz tego sumie... sketchu? Jest taki sketch kabrotu moralnego niepokoju, jak to na podryw idą. To wyrzuć coś, ja to wezmę. Czekaj, to już. Dobra, ja uśpię. To zanieść do magazynu to, co wyrzucę, dobra? No. To jest. X. A ja idę jeszcze im dam tą wodę. Do tego zwykłego magazynu, nie? Tak. Albo może do żywności faktycznie, bo już cholera wie. Czekaj, no tu jest podwójne łóżko. A ta stodoła to na co nam jest, bo nie pamiętam. Stodoła będzie potrzebna, jak będziemy mieli tam pola. Mhm. Aby pracować od pól. Przenieść. No i trzeba, za te pola trzeba się wziąć. Będzie. Ale to już chyba teraz tak nie damy rady. Przed no teraz nie. Nie. Na jesieni możemy zasiać o zimie. No na pewno chyba żyto można. No. Dokładnie, to mówię o zimę. No. No co, idziemy spać, nie? No to idziemy spać. Akurat mi się jedzenie kończy, to idealnie. A kto tutaj? Ty, co tu jest? Gdzie? Tu leży, przy ognisku. Baba jakaś. No, Rafik zasnął przy ognisku. Kurde, to wygląda, by go brzuch bolał. Zobacz. Co za... Ty, kurde. Myślę, że to jakaś baba. Nie budzisz mnie tu, proszę. No to śpi, no. Ja ta do wyrajdę. Ja też. Jest lato, kurde, ciepło. Ale już zaraz jesień, już jest, idzie. To już jest wrzesień, człowieku. A no fakt, będzie teraz jesień. Dobra, pojedynku. Hartuje się przed zimą. No to śpi następna pora roku, jest? No, tak. Jestem. No to teraz jesień każdy dostanie z liścia. O. Zasnąłem przy ognisku, obudziłem się w łóżeczku. I więcej Rafik. I więcej nie pij. Ten miód pitny to wiesz, co on robi z tobą. Dobra. O, co ciekawe, nawet ognisko znikło. Czemu tutaj Dobromira nie jest przypisana do niczego? Ej, Rafik, jak ty to robiłeś? Byli wszyscy przypisani. To może ja nie przypisałem. To Gromira, nie wiem, jak ona miała tą wartość. Ona chyba bodajże do Drwala chyba była lepsza. Tak, bo ty coś mówiłeś. Mhm. Ja trzeba na te wartości spoglądać. Nie, coś mi nie idzie. Czekajcie, przypisz miejsce pracy. Dobra, przypisuję. Do Drewutni. Dobromira. No nie mogę, nie. Drewutnia. Coś nie idzie. Ile mamy? Mamy dwie drewutnie, nie? Tak. No. Dobra. A jak się te pola robi? Znaczy to już pole jakieś jest zrobione, trzeba tylko zasadzić. Gdzie? A tutaj gdzie jestem? Za spodołą. A masz ten? Co? Ziarna? Nie mam właśnie. To czym chcesz tam siać? No dlatego idę do miasta, może coś kupię. O ile będę miał coś, kurde, najpierw by trzeba było coś mieć, żeby sprzedać. A masz kasę? Niewiele. Gdzieby są? Tak. No bo jesień.
O, o właśnie. Mam trzy. Faktycznie grzyby. O, a tu co jest? Kanie? Nie. Gosza ile? Się muszę kanie grzyby sprzedać. Będzie gosz można. Pilec. Nie wiem co to jest, ale mam gosz pilca jakiegoś. Kurde, nie mogę przypisać coś. Może Rafik może przypisać. Co my tu mamy? To jest kamień, nie grzyb. O, w końcu. Dobrobira, ale czekajcie. Wejdę pułapki zobaczyć jeszcze. Bo ja źle przepisywałem fujara ze mnie. Dobra, już. Hail, friend. Kuchnia jeszcze nie ma. No, Rafi, już. Wzrastający. Smoli cholewki. Tam mam. Znaczy, w pułapce. A wy przypisujecie sobie umiejętności? Tak, cały czas. Zostaw ją, niech pracuje, człowieku. Już. Ona ma tutaj kłody robić, a ty kurde dupę jej zawracasz. Halo, właśnie, bo się miałem, Adam, ciebie zapytać. Będziesz Uncharted odgrywał? Nie planowałem jeszcze. Wiesz, ja mam już tyle tych przygotowych do grania, że ja tu już chyba do końca roku mam zapełniony kalendarz. Że teraz robię tego Stalkera. Potem jeszcze chcę Spidermana. Słucham? Później nowy Stalker wyjdzie. Nowy Stalker, potem Spidermana jeszcze bym chciał. Jeszcze chciałbym ograć... co tam jeszcze czeka w kolejce? Red Dead Redemption. Także ja mam do końca roku już terminy, także już chyba... Kurde, było pieczone, więc jest... wszystko zjedli. Wiecie ile tu jest kani? To jest masa, a ile tu jest tych gorzkielców, czy gorzkielców? Dobra, to może ja pójdę kupię te ziarno, bo ja mam trochę więcej kasy. Mhm. Chyba, że chcesz, Rafi, kasę i ty pobiegniesz po ziarno. Czekaj, ile ja mam kasy, tak na dobrą sprawę, bo nawet nie wiem w tym momencie. 7. Zabójczy 7 monet. To chodź, gdzie ty jesteś? Tu? To ja ci dam tu kasiory trochę. Zostawię sobie tylko tam, bo mam 330. Dam ci 200 monet. Dobra. Zobaczę w ogóle po jakich cenach są nasiona. No to, ale sezonki tylko... Sezonki drzew. Kupuj tylko na razie zboże, dobra? Dobra. Chociaż my i tak pewnie będziemy marznąć, bo nie mamy tego. Właśnie, drewno połowę trzeba by robić. To też. No to czekajcie, to ja już to robię w zarządzaniu. I teraz tak, mamy dwóch drwali. Dobra. Dobra, umiejętności. Tu jest drewutnia. O, żelazna wątroba może być. W sumie ta zima to będzie takim eksperymentem tej wioski. Czy przetrwa, czy nie przetrwa. My nie przetrwamy. Ale to już chyba zostawimy sobie na następne do live'a. Nie, no tak, tak. Dobra, niech kłody robi. Tak na 75% i patyki zostaw na drewno opałowe, bo dobije. Dobra, tutaj mamy. Kuchnia polowa jest, Piotr Huzar, tylko. Czyli ognisko muchomora czerwonego raczej nie zbieram. Dobra, idę grzybów trochę wrzucić do tego. Jeszcze ale ty jesteś śnieletnia, to nie jest. Pierwszej drewutni. Coś żarcia chyba nie mają czym, nie mają czym polować, nie wiem co to znaczy. Cześć Fancy. Cześć Fancy. To skrzynię zostawi otwartą. Rzucam tak, czy podgrzybki. Dobra. Wiecie, bo siekierę to muszę wziąć kłody. 8 tych. Skręcony jestem jak turbo na Alibaby. Dajcie mi sekundę. Weźmy z 6. Zróbmy siekierki.
Living in a smaller village must be so dull. Są jakieś kamienie, są, dobra. 20-10. I siekierki. Can I interest you in some of my wares? To jest chleb, grusza, to. Gdzie są nasiona? I can't say a bad word about our king. I can't say a good word to so long. Just a little bit of courage. A ja tu potrzebuję patyków do siekiery, a nie kłód. How do you do? Nielogiczne. Dobra, to oddamy w takim razie. Jakiś... Dobra, jestem sorki, że tak. A nie, to idę nazbierać trochę. Ale... Dostawa mi przyszła, piczka. Kurczę, gdzie tu można w ogóle nasiona zdobyć? Bo na razie stoisk takich nie widzę. Musisz znaleźć jakąś stodołę tam, żeby tak było w poprzednich tych. Czy to gdzieś w stodole. Tak. No. Dobra, szukam w takim układzie. To chyba tu było. I tam po prostu ci pracownicy sprzedawali, nie? Dobra. Jasne. W sumie masz rację. Dobra, grzybku wrzuciłem. Bardzo dobrze. Hail, friend! Jeszcze zobaczę, ile mam tych kłód wszystkich. Jest nieźle. Bo oni to mięso, to oni dają do tego głównego magazynu, zauważyłem. O, a nie. Have a nice day. Kłód mamy 26. Skór mamy 8. Bo ten... A ze skór da się zrobić jakieś ciuchy potem? Sorki. Ale nie mamy szwalni. Bo możemy szwalni wybudować jeszcze. Tutaj tej jesieni. No to możemy. Dajcie się napiję. Spoko. Dobra, zobaczmy jeszcze ile tu. Good luck. To? O, jedno. Dobra, idę im zaniosę. Jakbym miał kaca. Kurde, dwoźnica nice tu jest. Ciekawe. Uber też tam jest. No właśnie jest. No. Dobra, zostawmy. Tutaj nic nie widzę. A może szwalnie bymy postawili koło tego? Koło myśliwego? No można, spoko. To ja robię szwalnie. No to już idę ci pomóc. Masz tam kłody? Wziąłeś? Nie, bo patrzę na razie ile co trzeba. To ja wezmę na razie ile mogę. A czym to będzie? Magazyny? Nie, usługi chyba, nie? Nie, produkty. Na pewno i... Masz? A, nie mamy technologii jeszcze. Oj. Słabo. Oh, it's you again. A czekajcie, może ja mogę kupić technologię, bo coś jakoś kupywało, tylko nie pamiętam jak. No, dobra, a masz kasę? Wiem o co chodzi. W technologii faktycznie... To było... Kurde, kuźnia, szwalnia, nie możemy jeszcze. Musimy kuźnię jeszcze, technologię kuźni. To może kuźnię zrobię. Szwalnia, ale też jeszcze nie mamy kuźni chyba. Czy mamy już dostępną kuźnię? Czekaj. Mamy wiadro zakupione. So long. O, lolzie. Na razie nie mogę znaleźć nigdzie nasion. Chlew. Nikt mi ich nie chce sprzedać. Ani oferować. O, kuźwę to... Nie, tu nie płaś. A co my tu mamy w ogóle? Zagonki. O nie, tu będzie. No nie, kuźni też nie możemy zbudować. Wiesz co, to teraz w sumie tak, warsztat mamy. No to musimy... Nie wiem, może trzeba po prostu tutaj coś... porobić przy tych stołach. A może to z drewna opałowego? Dobra, to czekaj, ja tą Dobromirę stąd wygonię. Czy mogłabyś się przesunąć? No. Przesuń się. A w czym jest ten? Ta technologia, mówisz, z tym? Czym?
Wiesz co, jak wchodzisz pod tabulatorem, powinieneś mieć zakładkę technologię. No mam, znaczy, mam takie cztery tym, co w czym to no, jest. I tam chyba w tym ostatnim. Zobacz. A jest warsztat. Tam gdzie warsztat jest. Ja pierdzielę, no. Ludzie lewitujący. Co ty człowieku robisz? Kuch. Aha, szwalnia. How are you? Trzeba by kupić zdolnia na nić. Lniana tkanina. Prosta koszula. Nie no, to tyle to nie mam kasy. Poczekaj, a co? A, bo trzeba by kupić, tak? Mówisz coś? Tak, bo to masz tak. No dobra, to ja coś kupię, bo ja mam jeszcze trochę kasy. No ja też mam. Ja mam 177. Ja na razie jeszcze nic nie kupiłem, bo nie znalazłem nigdzie nasion. Żadnych nasion. Czekaj, w warsztacie jeszcze. Miska drewniana. Best goods in the realm. Pochla to nie. No to nie wiem, czekaj, zupę grzybową na przykład kupię schemat. Zawsze teraz z grzybów można coś kupić. Można, no i więcej daje tego, nie? No, tak, do jedzenia. Do jedzenia. How do you do? Że drewniane miski muszę na pewno wziąć do tego. O, drewniana miska muszę kupić. Ale doszło nam coś do tych technologii? Chyba nic. Może ja łuk kupię do chaty myśliwskiej. A nie, bo to co, do łuku to co potrzeba. Lniana nić. No właśnie. Dlatego, a to potrzebne jest ta. No. Tak. Szwalnie. Dobra, ja idę trochę zwrócić z siebie, bo trochę ciężko mi. Can I help you? Only the best products here. Co to za tyle zadań nam się tu zrobiło? A, koniec jest bliski, to trzeba będzie pogadać. Have a nice day. Do you have any gossip? Dobra, deski. Wszystkie zrzucam z siebie. Siekiery, nie, drewno o połowę zrzucę z siebie. Dobra, patyki zrzucę. Słomę też mogę zrzucić. A wino jagodowe to wezmę do siebie. Lulek. A, wiadomo no. No wiadomo. Kurde, będę miał co na wieczór. Co z tymi zadaniami, co my mieli? No zrobiłem część i teraz mamy tylko to koniec jest bliski, ale to już będziemy robić w następnym odcinku, bo ten Brawcik mówił, że coś jest. Ja mówię. Do zrobienia. A, to ty mówiłeś, że jest więcej tam do zrobienia. No to na razie zostawmy. Bo na razie mamy pracowników odpowiednią ilość. Mi się wydaje. A masz Rafik te nasiona? Na razie nie mam. Na razie cały czas ich szukam. Podobno gdzieś, gdzie są kurniki, albo jakieś te, ale oni czegoś takiego nie mają, więc... Ciężko mi to coś znaleźć. A może poza tym głównym? Czekaj, ja tam pobiegnę do Rafika. A, bo jeszcze trzeba nawóz. A, z tym nawozem będzie problem. No. Ile mam czy tam, gdzie nasiona by to sprzedawać, to powinien być też i nawóz. O, ja już nie mam niczego. Już tutaj kasy nie mam żadną. Na te wydałem. Tutaj też nie. Dobra, na zewnątrz jeszcze zobaczymy, co tu jest w ogóle. Tutaj właśnie chyba, nie?
So long. Nic takiego nie ma. Ale tam fajne. Rozmawiałem i nie za bardzo znalazłem, żeby ktoś mi oferował cokolwiek. Zobaczymy. Czekaj, jak się, wiesz jak się to sprawdza? No. Jak ten, jak robisz altem, ten tryb patrzenia. To jest taki woreczek nad nimi. Dokładnie. Tylko, że tu żaden nie ma woreczka. Byś poszukał, to by się woreczek znalazł. Kto tak dyszy? Ja. Leży w trawie i nie dycha. Dobra, jak my to mamy? Desek mamy 8, włóczni 3, 6, 9, drewno opowe 32, kamienna siekiera kapit, kłody 44, patyki 4, skór 8, sól, słomo, wiadro, dobra. To my tu mamy. A jak mamy z żarciem? Bo powinno być tego już trochę naczaskane. Tutaj na tym targowisku. Czekaj, Rafik, coś oni mają. No na targowisku to nie widziałem nasion. Have a good day. Czekaj. Aha, to on będzie miał jakieś ciuchy. How is life treating you? Can I interest you in some of my wares? Mądrzęcia. Good luck. So I had to wash them once again. Whatever you need, I've got it. Hail friend. Wants to see my wares? Tu ma cebulę, chmiel, gruszkę, ale nie nasiona. Jako chyba całe rzeczy. Potem na polowanie. How is life treating you? Best goods in the realm. See you around. How do you do? Another client. Buty, czapka, czapka z czepkiem. Ja pierdzielę, jakie ceny. A jeszcze wiesz gdzie pójdę? Czekaj, a tutaj tu? A, to będzie pewnie żarcie. Hello there. Hello. See you around. Nie mam zielonego pojęcia. Bo kiedyś to właśnie tutaj w tej chacie można było razem z nasionami by kupić. Good luck. O, wbiłem do Mareckiego, a tam butelka na piwo, butelka na piwo. Oj, kurwa. To Marecki. Hello there. No nie ma. Chyba do innej wioski trzeba jest. A wy w której jesteście? W tej głównej. To tam powinny być. Piastowi powinny być. Ale właśnie nikt tutaj z tej piastowi nie chce tego sprzedać. Jeszcze sprawdzę tutaj. Ale nie, ten to będzie miał. Miałem sama do kupienia, miód, marchew, kapustę. Hello there. My wares never disappoint. Nie ma. No dobra. Dobra, ten ma widzę nawóz. Cała 4,5.
pióro, pszenica. Ruda, sadzon... O, dobra, sadzonka chmielu jest, gruszy, śliwy, siemię lniane. Bardziej nasiona. Ziarno owsa jest, ziarno pszenicy. I ziarno żyta. O. Ziarno żyta po 6. No to po ile możesz maksymalnie, niechaj no. Z tego co pamiętam, to później się chyba ma. Się dostaje coraz więcej tych nasion. Tak, bo z każdego potem dostajesz nasiona. I część na mąkę możesz przeznaczyć, a część na rozsianie. To teraz fabuje. Jak się robiło ten gnój? Znaczy ten nie gnój, tylko wiecie o co chodzi. Nawóz? Nawóz? Te pole co mamy, to ile tam jest pól? A jak ja mam to zobaczyć? Już ci powiem zaraz, Rafik. Mhm. Mamy... 2, 4... A gdzie jest tu? Nie jest chyba. 2, 4, 6, 8... 10 razy 5. 50. A, 50 aż. No to on nawet tyle nie ma nasion. No weź na razie, ile tam ma. Ile ma, dokładnie. Ja jeszcze tutaj spróbuję na nawóz jakieś noże porobić, dobra, coś posprzedawać mu. A jak się właśnie ten nawóz robiło? Nie pamiętacie? Wiesz właśnie co, był nawóz ostatnim klientem. Albo z tego, albo nawóz zwierzęcy, czyli z gnoju, albo ze zgniłych warzyw, tak, czy tam jakieś jagód. Albo mięso, tak, ale to, i tak dalej. To trzeba to gdzieś było to robić. Bo to wszystko się robiło w stodole. Wtedy tam idziesz do stołu warsztatowego w stodole. I wszystko kupiłeś, Rafik, od niego? To jest z tych zbóż? Tak, 34 sztuki. To maksymalnie co miał? Tak. Czy jeszcze coś mu zostało, a tobie kasy brakło? Czekaj, zaraz zobaczę, czy ile kasy mam. Oj, coś cię przerywa, Rafik. Mnie przerywa? No, chyba no, że... to nie wiem. Damian, tobie też Rafika przerywa? Tak. Aha, okej. Okay. To może coś u mnie z internetem jest. O... Czekaj, gdzie ja mam te monety? Mam monet... 2,5 monety mi zostały. No to... Okej, okay. Dobra, to ja tu spróbuję porobić jeszcze jakieś narzędzi i spróbuję posprzedawać. Zgnili znam. Razy 10. O, teraz tak. Gdzie ja ten worek miałem? Słoma. Bo tu teraz szukam tej pułapki. Tak się lepiej szuka. Dobra, muszę nową pułapkę na ptaki zrobić. Monety. Prosty worek, dobra, jest. Może też teraz odpowiedzieć na wszystkie pułapki. Na ptaki. Nowy poziom przetrwania. Dobra, ile tego mogę zrobić? O, tylko 6. Słabo. Idę jeszcze tą drugą pułapkę. Okej. Okay. Mamy królika. Nawóz jaki mamy, czy nie? No właśnie, nie mamy. Pszenica. Bo nie mamy zgnilizny w ogóle. Czyli że bez nawozu na razie i tak nic nie zrobimy. To trzeba pieniądze zarobić. Czyli robimy jakieś narzędzia i trzeba to wszystko będzie posprzedawać. Tak, tak. Dobra, idziemy spać, bo nie wiem, czy już do tego, czy chcecie jeszcze pracować. Nie, ja tylko tu mięso i kamienie pochowałem, dlatego już kończę. Chyba zapasy robiliśmy
W ogóle my mięsa nie mamy, nie? Jak to? A gdzie łowcy? Trzy sztuki mięsa. To ty rafi jesteś, nie? Tak. No trzy sztuki ja wrzuciłem teraz. Aha. Z królika. Bo ja te mięso, co tu było, to piekłem. Później z powrotem tu wrzucałem. Widzę, oni wszystko zjedli. Nie ma jedzenia. Co to, kurwa? Ej, kurwa. A futro. Futro to jest... To trzeba by jeszcze jedną chatę myśliwego zbudować. Łowiectwo, czekaj. Ma w jednym... No, chatę myśliwską, tylko no, to jeszcze ludzi trzeba by wtedy dotrudnić, nie? No. Tak, bo... No jest nastawione 90% na robienie mięsa, 10% na skóry. No skór to mamy trochę. No to można faktycznie jeszcze jedną chatę. Dobra, to rano już, panie. Bo ja w werku siedzę. Dobra, to ja idę powoli do... Niestety nie pobiegnę. A nie, pobiegnę. Do wyra swojego. Chyba masakra. Piś mi się tak, jakbym miał kaca takiego, że to jest masakra. To idź do rzeki. Ale w realu. Nie w realu. No dobrze. No dobra. Dobra. Ale mam kasa też. Ten mój już głodny. Ale mam dwa mięska. U siebie w skrzynce. To sobie mogę upiec. Gdzieś tu były te... Ogniska. Mi się zaraz żarcie też skończą. Ja już nie mam nic, kurde, takich punktów do jedzenia. Mam grzyby, ale to... I wino jagodowe. Dobra, to ja robię... ognisko. Patyki i kamienie. Ile mam kamieni? Trzy, to dość mało. 16 o. patyków. O, to są mrówki jakieś chodzą. Mrówek też nie widziałem. W tej grze. Normalnie mrówki łażą. Dobra, sobie wezmę patyków parę. Aha, nie wezmę sobie. Dobra, chcieliśmy zbierać 16 patyków. Jak jeszcze jestem blisko domu, to ja pójdę, bo tam sobie zostawię niektóre rzeczy. Na razie też po co tachać. Noże się przydadzą, siekiery się przydadzą. Żółty kto jest z lata? Będziemy je sprzedawać, dobra. Damian, okej. Nie słychać cię, Rafik. Nie słychać? Cały czas? O. Wiesz co, tam przerywa, naprawdę cię mocno przerywa, taki jest efekt. Kurde pieczone. A zaraz jedna rzecz spróbuję. Nie, teraz już dobrze było. Przez chwilę tak, ale czasami ja mam wrażenie, że tak go ciągnę. Jest takie urwanie. No, kapelucha takie.
Szkoda, że tutaj nie ma, jaki jest ten opóźnienie. Jest. Gdzie? W którym miejscu? 19 masz MS-ów, a, ja dobra, mam 14. Mhm. Faktycznie gdzie jest. To, gdzie to się patrzy? Pod Escape'em. No. A jest, no. O, ja mam 0. Dobra, pojedzony. A jest tam jeszcze jedzenie jakieś? Nie śmierdzę. No jedno mięso miałem, to upiekłem. Ale zaraz zobaczymy w tym. Może coś upolowali. Jeszcze oni też jedzą, nie? O, ser znalazł. To jest sobie ser zjem. Raczej. Tu jest żarcie przecież. Dobra, tak na razie biorę, bo mi szkoda. Jest, 4 mięsa są. Tylko. No tylko. Niech się kurde wezmą do roboty te darmozjady. Na razie tylko my tutaj zapieprzamy, a oni nic. Parki. Aha, bo ja coś miałem wybudować, nie? I zapomniałem co. Nie, bo nie da się. Aha, bo nic się nie da. Jeszcze się nie da, dokładnie. Gdzieś tu widziałem glinę. Po drugiej stronie wioski tam. A co będziesz majstrował? Nie wiem, na razie. Napił se... O, ile tu jest. Kurczę. Mam nadzieję, że tu nic... Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zaatakuje. Zaraz zobaczę. Gdzie ta mapa jest? Gdzie ja jestem? Tu. O, kuźnia blokowana. Kuźnia. O, to buduje kuźnię. No to buduje. Pewnie to nasze zbieractwo i tak dalej też tutaj dają, nie? No. To będzie tu, co będzie. Produkcja. Kuźnia. A gdzie tą kuźnię budować? No tam gdzieś koło drewutni, gdzieś tam, wiesz, tam takie przemysłowe możemy dawać. Rotacja. Trochę krzywą, ale... No wiesz... Damian, pamiętaj, może być gówno, byle równo. Kamień 8, dobra. I... Dobra, kamień to był w tym, nie zbieram, bo kamień to wiem, że jest po sam kładłem. Kamień 8... Ja tu kamień nie zbieram. Już mi się nie chce do wioski wracać. No ja też zbieram kamienie i wrzucam do magazynu, nie? No to teraz próbuję, wiesz, rodzić. O, muszę się napić.
pochody mamy 76, także... No to już teraz to. To już jest dobrze. Razy dwa. To tam mogę trochę zmniejszyć może ten... redukcję kłód. Nie, przykład... niech będzie na razie jeszcze, wiesz? Bo to się przyda. Wiesz, zawsze można im dać, czekaj. Chociaż jedną osobę. Na przykład, żeby ciechała drewno o połowę, bo zima idzie. No, no właśnie, tak. Drewno o połowę by się przydało. No. Dobra, to ja jednej osobie po prostu zjadę do 65% drewno i zwiększę, raczej kłody i zwiększę do 35% drewno o połowę, albo nawet w proporcjach 60 na 40. O. Dobra, idę słomę szukać. Reszty niech tam. A nie ma w magazynie słomy? To było. No ale wykorzystam już trochę. Aha. A przy okazji ryzyki. Tylko nie ryzyki. No są ryzyki, to trzeba zbierać. O, podgrzybki są. Raki jak są, to trzeba zbierać. No. Wow, 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 wow. Could really do with a drink. I wonder why living in Piastowia is supposed to make you better than anyone else. Why do they need to drink? Trzeba się napić. O co, trzciny nie ma już? W drugiej stronie rzeki może być. Co ty tu, Rafik, budujesz? Wydobywczo do na glinę. Co więcej nie mogę. Dobra, spróbuję gdzieś to sprzedać tutaj. Tutaj kobita masło wyrabia. No, nic od nich kupić nie mogę. Zobaczymy jeszcze jakieś zadania może są teraz, bo się pora roku zmieniła. Dobra, spróbuję już trochę podbiec. Nawóz to teraz, dobra, najpierw ci spróbuję opierdzielić tutaj na przykład kamienne noże, trzebaj, za 40, dobra, lepszy rys niż nic, kamienne siekiery, 24, dobra, ale tak to mi niewiele dał, jest ten nawóz. Jeszcze sztuk mogę kupić na razie nawozu. Dobra. Idę zerknę na zadanie. Może jakieś ciekawe zadania tu będą. Łatwe. Zawsze się podniesie reputację. Chytry jak lis. Upoluj lisa 4. Nie chcę. Upoluj dzika też nie chcę. Upoluj gołębia. No powiem ci, trudne zadanie. Muszę, nie chcę biegać za tymi zwierzętami. Kurde, gdzie jestem?
idę trzciny szukać. Wiecie, tu taki pomysł. A mam tego nie. Dobra, to idę spróbuję z tą włócznią na jakiegoś lisa. Uuu, to trzciny tutaj jest po drugiej stronie rzeki. No, no mówiłem ci przecież. Można coś tam? Gdzieś to były. Zauważyliście na mapie, że poniżej Piastowi jest takie jeziorko z rzeczką, która wygląda jak plemnik? Tak, to już ostatnio było. No jest, faktycznie. Coś takiego. A, to jakieś kłody leżą nawet. Czegoś nie kojarzę, że o tym gadaliśmy, o tych plemnikach. Było, było. Rapid ma 8 patyków? Oj. Patyków? Poczekaj, musiałbym zobaczyć. Pewnie by coś było. Albo dobra, cóż. Ale tu koło mnie widzę patyki. Uciekam. Dobra, już tu mam. Właśnie mnie wilk gonił. Jeden na szczęście i spieprzyłem. Dobra, zjedzmy ser. O, mamy brzuszek pełny. Do grzybów to my tu mamy pany od grzyba i ciuczyt. A, dobra, tam, no tak, tam są wilki jak najbardziej. A mamy swoją pierwszą kuźnię. Tak, a Rafik, już utworzyłeś ten? Tą blinę? Nie, no jeszcze zaraz skończę. A co tam ci brakuje? No właśnie po trzcinę chodziłem. No mam jeszcze. Znalazłem jakieś zasoby. Coś dziwnego, znaczy jakąś tą chałupę rozwaloną. Adam widzę zwiedza. Tak, wiesz co, bo ja za tymi lisami biegam, nie? Teraz. A no tak, tam lisy są. I one są dość łatwe do zrobienia. Że tak powiem. Zwykłą siekierą można je ubić. Dobra, to panie, potrzebujemy teraz dwie osoby. Gliniarza. Gliniarza i... Ja teraz to policjanta znajdę, człowiek. No to do wyrobu gliny, no to nie wiem, jak on to się nazywa. Czekajcie, jeszcze tu pułapka gdzieś była. Zabrało w pułapkę. Ciekawe. Czyli co, kiedyś glina była tak, że była stała, a teraz wiedzą, że po wydobyciu znika. Chyba, że będą wydobywać to ludzie, to wtedy nie będzie znikało. Znalazłem kupę złotych monet. To idę po nawóz. A ja mam dwie gliniane miski. Bardzo dobrze. To już mam. Też masz?
Ja tu teraz w ogóle nazbierałem gliniane kubki, mikstury natychmiastowego leczenia, mikstury trzeźwości, znalazłem narzutę, worki jakieś. Kamienia można tu dać. Przeszukam tu jakieś rzeczy. Pióro. Nie, tam nic nie ma. Dobra, idę no, dać żarełko do... Dobra, ale gdzie są te lisy? No powiem szczerze, gdzieś tu ja ostatnio jak tu biegałem, to widziałem, ale może tu gdzieś pobiegnę teraz. Także zobaczmy. O, są jakieś lisy, dobra. Czym ty te lisy chcesz mordować? Słucham? Czym te lisy chcesz mordować? A wiesz co, mam jakąś włócznię metalową chyba znalazłem. Zatruta kamienna strzała gdzieś to było. No, nie mam. A to mi się może wydawało. Czekaj. Nie, to zatruta kamienna strzała i żelazna. Nie, to może siekierka, a może łuk użyję. Właśnie, to łuki mam. Mam jakieś łuki i zatrute strzały. Tyk. Zawsze coś. Dobra. Dobra, co ja tu mam takiego ciężkiego? O, mam 7 zgnilizny. To 10 potrzeba na tego. Mhm. A gdzie tą zgniliznę znalazłeś? U siebie w tym, w kieszeni. Czekajcie, bo może u Mareckiego coś tam będzie. Coś tam zdechło? No. Cikici, taś, taś. Bęba, kurwa, bęba. To już Rafik tu widzę wbił. Gdzie? Do Mareckiego. Nie, to jest moje. Tak. Chata wuja Maro. To twoje? No kurde, ja mam chata wuja Rafika. No tu gdzie teraz jestem ja, to jest chata Mareckiego. U mnie jest co innego pisze. No bez to. Czekaj. Dlatego ja wybudowałem sobie chałupę nad rzeczką i tu jest Damiana. A moja jest nad rzeką. A Rafika była... Czekaj. Moja jest tutaj, bo ja tu ją budowałem, a Mareckiego jest tu. Mareckiego jest tu, czekaj. Tu jest twoja. Nie, to jest Mareckiego. Ja tu mam mały, prosty dom, chata wuja Rafika. Ja mam Mareckiego. No patrz, czekaj Rafik. Screenshot szczele. Tań tu koło mnie. Dobra, poszło. No chyba. To zobacz. Jak tu zrobić zdjęcie, tak? Czy tak? No co się śmiem, że jeszcze u Mareckiego było te piwo. Dobra, jak się to zrobiło, to ci później screena wyślę na tym. Dobra. Wrona. Chyba nie trafiłem. A to ze studni też można pić wodę. Można. Dobra, u mnie co tu jest? Niby jak? Trzeba mieć chyba to. Nie. Przytrzymaj A. A? Mhm. Aha, dobra. Bo ja na padzie gram, nie? A co ty robisz, Rafik? Ja? Nic teraz. Nie, no bo nie wiem, o co się pytałeś. Jaką wodę wypić? Ze studni. Wodę,
No to normalnie podchodzisz do studni, masz albo wytwórz, ale ten, to chyba pod E tam możesz. Czekaj. To jakbyś chciał coś wytworzyć tam. Chyba krótkie E to jest ten. Aha, dobra, twórz. A nie, dobra, jest, widzę. Wypij jest poprzez przytrzymanie E. A, zgadza się. Wypij. Dobra. Kurde, nie mam żadnego lisa. Mało lisów tu biega. Dobra, wracam po nawóz, szkoda czasu. I tak zaraz noc nas zastanie. To potem sobie pobiegam za lisami, a... Idę kupię jeszcze nawozu. Ile mam tego nawozu teraz? 15, o kurde, mało. Ja wiem, Rafik, spojrzałem. Cześć, Patryk, siemanko. A ja wiem, spojrzałem na pada i mówię, Patryk. No wiesz. No dobra. A trzeba by do tego, aha, bo to trzeba by znowu wybudować dwa domy, znaczy jeden dom, nie? Albo, bo mamy dwie laski, no to dwóch facetów można po prostu do nich dobrać. No w sumie można by. Rafik, idziesz sam? Na razie nie idę. Adam tam gdzieś jest blisko. Ja jestem teraz w tym, ja jestem. To mogę tak, zaraz Adam... zobaczyć, nie wiem czy będziemy mieli reputację. Adam jest 300 metrów ode mnie. Ja jestem już teraz w wiosce. Mamy reputację, ile my mamy? Reputację, ile mamy? No. 410. Kurde. 12,5 stopnia jest teraz na plusie. Ogólnie tak, żywność produkujemy 87, potrzeba 120. Wodę produkujemy 1200, potrzeba 120. Za niecałe 400 punktów będziemy mieli dostępny magazyn zasobów 2. Ale to w tym momencie nie jest nam potrzebne. Mhm. Kurde, dobra, muszę wracać, bo teraz nie znajdę, bo już poszli sobie od tych stanowisk, musiałbym ich po całej wiosce ganiać. Dobra, zobaczmy, czy jakichś facetów mogę dobrać. Jaką mamy reputację tam było? 410. 410, zobaczymy, czy mogę kogoś tutaj dotrudnić. No, od 400 chyba tam było. W sumie. A kogo potrzebujemy teraz? Do kuźni. No. I do gliniarza. A, czyli wydobycie, tak? No. No to ten kolor jest słaby, a Bolebor? No to dwójki mam tylko. Dobra, to biorę tego Igora. Dwójkę mam? No dobra. No niestety, reputacja 500 teraz. Nie chcę przyjść. Raden nie chce przyjść? Nie chce przyjść. Bo musi mieć 500. 500? O kurde. 500. Czyli z każdą osobą musimy mieć większą reputację. O 100 więcej. No. To wszystko przez Mareckiego, że go nie ma. Bo jakby był Marecki, to jest od razu reputacja plus 300. No. I plus 500 do świętości. Tak. No to co? Proponuję Jimkę do rana. Ja już jestem już tutaj. No to. Także. Tak, kompani. Cap, sztyk. Ty Rafik, idź do siebie, a nie do Mareckiego. Jakiego Mareckiego? Teraz żeś do mnie przyszedł. No. O, Rafik. Ty się wtupił do mojego wyra, co za chłop. Panowie, to ja tam nie wnikam. Co wy tam robicie? Dobrze, że Rafik, żeś się w drugim łóżku obudził. I pobiegł do siebie się przegrać teraz. No. Dobra, chłopaki, to ja wam tutaj nawóz zostawię, który już... A, to nie tu, tylko w stodole.
to dole, no to ja idę gówno robić. To co mam, to mogę wam zostawić. Aha. Już idę po następne, nie? A bo to 15. 15 sztuków. Gdzie to zostawiłeś, w stodole? Tak, w stodole. Abus jest. Tutaj, w skrzyni. Kurcz. How is life treating you? Aha, bo to muszę gówno wziąć. Nawóz. Dobra, a ja lecę. A nie, no to nawóz to już mogę nawozić. Nawozem to już możesz, tak, 15 pól już możesz zrobić. Chcesz motykę, czy masz? Chociaż nawóz to chyba worek musisz mieć. Czekaj, dam ci worek. Worek trzeba mieć. Poczekaj, chodź tu do mnie. Cofaj się, kurde. Jakie to nerwowe, wszystko nerwowy rocznik jakiś. Tak, kosy. Masz. Proszę cię uprzejmie. Masz worek. No. Torba ma być, a nie worek. Jak nie worek? Worek. Wymagane torba na wóz. Czekaj. Kwipunek. Czekaj. No tak, no ale... No to dostałeś worek. Pokaż mi to wszystko. Aż mi się nie chce wierzyć. Że to workiem się robiło. Ekwipunek. No prosty worek powinien wystarczyć. No. No mam worek. To weź wyrzuć na razie, ja przetestuję to. Aha, załóż. No. No i co? Zaraz, po to muszę. Dobra, to wy się tu bawcie, ja biegnę. Załatwiać nam biznes, interesy. Zamknij. Czyli 15, 50 minus 15 to jest 35, tak? Tak. Żeby na całe pole dać. Wybór nasion, no to jest... Nawóz. Pole. I nawóz. Mam pole. Nawóz, no i czemu nie mogę nawozić? No. Wymaga na motyka. Ja jestem. Aha, pokaż mi te towary, a 35 sztuk nawozu potrzebuję. Już gotowałem, bo gnój też można u niego kupić. 35. Jeszcze nasiona żyta. A ile tam żyta tego kupiłeś? 34. 34? Mhm. Czyli 1 będzie 30, czyli 16 sztuk ewentualnie jeszcze. Jeszcze 3. No, żyto. Jest żyto, ale ziarno żyta. O. Raz. 34. 16. Dobra, 11 sztuk, trudno. O szopę rolniczą odblokowano nam. Bardzo dobrze. Dobra, a nasiona kto ma? Ja? A to wszystko? To nie zostawiłaś? Wszystko kitrasz po kieszeniach? No nie zostawiłem. No to siej. A to już co, wszystko nawożone? No. Aha. Ja zaraz ten, dam wam resztę nawozu. Jeszcze 11 sztuk ziarna żyta. Już niosę. Ale nasza wiocha fajnie z daleka wygląda. Co jest w tym rolniczym coś tam? Nie wiem, bo dla mnie to jest jakieś nowe te... Jakieś
nowy budynek. Wcześniej tego nie widziałem. Czekaj, budynki, to co będzie? Rolnictwo. Szopa rolnicza, bo rodzaj był... A, do pracy w polach i sadach. Czyli będą tu mogli nam sadzić. Dobra, to obsiane. Palić, zalegalizować. Dobra, Damian, niosę ci tu na wóz. Chodź. Gdzie ty jesteś? Tu za tobą. Odwróć się. Odwróć się. Już masz, to tak. Rzucam wam na wóz. Upuść. Wszystko. Pach. Weź. I jeszcze to. Czekaj, żarno żyta jeszcze ci dam. To Rafik będzie. No to chodź, Rafik, koło mnie. A ja tu będę zasiewał. O, tu, o tutaj masz żyto. Dobra. No dobra, to ja jeszcze spróbuję tego pelisu upolować. Czekajcie, no, a na tych mapach nie ma, gdzie tutaj są... Oj, sorry. Nic się nie stało. Ale krzyknęłeś. No, życia mi zabrało trochę. Tu nie ma. Rafik. To po co pod motykę podchodzisz? Muszę to jakoś... Jaki piękny łoś tutaj chodzi. Pierdziele, się skończyła motyka. Gdzie ta motyka? Tu jest. Co tu potrzeba? Kłoda i patyki. Okej. Okay. Żeby motykę zrobić. O, już mamy tu 116 kłód. Ile? 116. Bardzo dobre. 10. 9. Straciłem. 8. 1. Dobrze, nie z motyką nie koni złożysz. Czyli pojemność magazynu już jest na polu żółtym. No to mogę już z kłód ich wziąć i odwołać trochę bardziej i niech jeszcze inne rzeczy robią. Czekajcie, zarządzanie. Drwal. Drewutni. A to nie, to ja chcę budynki. Drewutni pierwszej. Niech zjedzie troszkę kłód na 70% albo nawet 60%. A. No. I też niech trochę desek porobi. Czekaj na 20. Może nie deski, tylko ten, to opałowe niech robi. A to już druga osoba robi. Aha. W drugiej drewutni już mamy. Tutaj no chciałem też. Drewno opałowe tam już jest na 40% robione. To jeszcze podniosę do 60%. No. Dobra, Rafik, siej. O. Dobra, a ja spróbuję. Nie mogę coś złapać tych lisów, coś mi tu nie idzie. O, to za co będą rysie? Ryszarda. Ryszardy będą. Ryszarda, trzecia władza, tak? Jak ona się nazywała? Ta, w Killerze była Ryszarda, nie? Rysia. Tak. Rysia, tak. Ja mówię, Ryszarda. No. Gabrysia. Tak. Jaka Gabrysia? Ryszarda, trzecia władza. O, co my tu mamy? Ler, usmażę ci jajecnicę. Cycki se usmaż. Lafirindo. Weź mi tę wichurę.
Dobra. Biegam, kurde, po tym lesie. Jak my z tym żarciem stoimy? Pod spęcherzem. Ni chust, nie mogę niczego znaleźć. A już jesteśmy na półmetku tego sezonu. Opał mamy... 1400 jest potrzebny, a mamy 116? Aż 1400 jest potrzebne? No właśnie nie wiem, jak to jest. To pierwsze to jest potrzebne, czy tyle, ile mamy? Nie wiem, bo ja teraz nie widzę, bo mi wszedł. A, dobra. Pierwsze to jest to, ile mamy, a drugie, ile jest potrzebne. Mamy 66, a mamy 120 potrzebne. Wody 1200, potrzebne 120. Opał mamy 1400, potrzebne 116. No, no to ładnie. Z dużym nadatkiem. Ale nie mamy. Można drewno połowę też posprzedawać, jak mamy już tak dużo. Ale to na zimę zostawimy, bo potem będzie trzeba, wiecie, zapłacić podatek. No ja... Wtedy będziemy się martwić, skąd pieniądze brać, nie? No ja mam... 177 monet, a potrzebna nam... 201. Ja na razie kasę nie wydaję, ja kasę trzymam. Będę skarbnikiem. No ja wydawałem na żyto i... No dobra, dobra, to się przyda wszystko, nie? Czegoś brakuje, zobaczcie, bo... jest na zarządzaniu. W drewutni siekier brakuje, tu weźcie siekiery. Poróbcie je do magazynu, jeśli możecie. Dwóch pulek nie zasiałem, bo zabrakło nasion. No dobra. No więcej nie ma, no. Siekiery. No dobra. I do magazynu. Robisz drapek siekiery? Czekaj, co to jest do tych siekier potrzebne? Kamień i patyk. Nie, no tak, dobra. Tak, patyk i kamień. 4 kamienie, 18 patyków. Znaczy 4 kamienie, 18 patyków, no bo to dwie trzeba. Kurde. Nie, nie trafiłem. Wszystko przez Mareckiego, bo bym... Brakuje nam jednej osoby. Przepraszam. Spoko, spoko. No nie ma, kurde. Ja muszę napić. No dobra, czyli potrzebuję więcej kamieni. Nie upoluję tego lisa, no nie upoluję. A nie ma kamieni w tym? Już wykorzystałem wszystkie. Przecież kamieni to jest od groma i ciut. Już ci tu, ile tych kamieni chcesz? Czekaj, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Kamień do rzucania to nie. Gdzie mam te siekiery? Siekiera, kamienna siekiera. A nie, to podgrzybki są, no dobra. Ile tych siekier potrzeba? Dwie. Nie, a czy ogólnie to... dobra, no tak, dwie to już są zrobione, dwie. Im więcej zrobicie, tym na dłużej wystarczy po prostu, no dokładnie. Nie? To za chwilę oni to zużyją i będzie od nowa trzeba robić. 10 patyków na jedno plus dwa kamienie. Okej. Okay. U kamieni, gdzie jestem, Rafik, to jest odgromy. Ja chyba nie potrafię na te listy polować. A macie tą zdolność widzenia tych wszystkich tych? Czy ziół i tak dalej mam? Część no. Mam. Znaczy ja mam zioła, kamienie. Mhm. Spierdzielają przede mną i... Nie. Kamienna siekiera. Jaki macie patent na lisę?
nie mamy. Lisy? Żeby do nich podejść chociaż, bo tak to ja się zbliżam, a te zaraz pierdzielają i nie, no nie mogę dogonić. Nie wiem, z łuku. Na mnie się rzucały. No mam z łuku, ale to... Drewniana siekiera. Znaczy kamienna siekiera. Mogę. Dobra, dać. To ja 5 zrobiłem siekier. To worek też tu wrzucę do tego, do zasobów, bo mi na razie nie jest potrzebny. Worek wrzuć do tego, nie do zasobów, tylko może do stodoły. Bo tam będzie zawsze. No potrzebne. No i spieprzymy te listy, no. O, i kurde, dostała strzałą. Teraz siekierką. Dzieci, nie oglądajcie tego, bo to są teraz dantejskie sceny u mnie. Dobra. Ile tam w tym zadaniu było? Dziennik. Nie koniec jest bliski, tylko... O, nie mam już zadania pobocznego? Może tak być, no. Jest to tylko jeden dzień miałem na to, żeby to zrobić? No niektóre takie są. A to manda. No dobra, to lecę po jakieś inne zadanie. Trzeba przeliczyć, czy po ile są nasiona u nich, a po ile jest dane warzywo, czy tam zboże. Bo może się taniej opłaci kupować całe rośliny zamiast nasion. No, nowe zadanie, chytry jak list. No, to nie wiem, to może wtedy nie wziąłem, kurde, to muszę jeszcze... Ja jeszcze raz muszę polować. Jednego już myślałem, że upolowałem, a to dupa. Muszę jeszcze raz. Do której walczujemy? No myślę, że do 23, co? Bo tak też, żeby i ciebie nie męczyć, a... Dobra. No spoko, spoko. To dajcie mi jeszcze sekundę. Sorry, że ja tak przyłażę, odłażę, ale... O, o to krówki się pasą. No dobra. Jednego lisa mam. Patrzę. Czekajcie, gdzie jest dziennik? Jest jeden lis. Thank you.
z nieba. Co mówisz, bo nie słychać cię w ogóle? Mówię, że to jakieś obozowisko było. Tak. Tam kłody były. Aha. Żadnego lisa nie widzę. Dobra, jestem. Mi teraz trafi, że nie puszcz tych lisów. Ja przechodzę przez rzekę. A, okej. Okay. Oj, zimno. Dobra, wiem, że tutaj gdzieś mogą być wilki. A z tym, kurde, żarciem trzeba zrobić. A ty, Adam, przecież zrobiłeś ten, nie? Co? Zupę grzybową. A czyli no, ten przepis, nie? Technologia. Na zupę. Czekaj, ja zobaczę, czy coś się da zrobić. Do zupy potrzebujesz drewnianą miskę na pewno. Grzybów. Nie wiem, co tam jeszcze. Zupy. Miskę mam. Nie ma olonego mięsa nie mam. Jakiego? Mięso pod grzybek kaniaryc. A mięsa nie ma. Nie mogę znaleźć, także chyba... Grzybów to jest pełno, mam dwie gliniane miski. A takie miały być miski drewniane chyba. A drewniana miska to nie mam. Burak, marchew, kapusta. Na kapuście też wiem, że jest dobry deal. Ale teraz tak nie pomogę. Nie. Dobra, to nie będę jadł na razie. Głodówka. A tu się nic nie złapało. Ptaka opiernicza. Skąd masz ptaka? Pomyśl. Dobra, widzę jakąś zabudowę tutaj. Opuszczoną. O, i zajęte. 10 patyków muszę mieć jeszcze. Ale najpierw sobie zdjem. Tylko jeden lis mi się tutaj dał polował. No z pułapki ptaka mam, Rafik, z pułapki. No dobra, rozumiem. Co my tu mamy? Tobie nie myślał. O, wino jagodowe. Sok z gumi jagód, Rafik, sok z gumi jagód. No dokładnie, patyków. Dokładnie. Tu widzę, nic więcej nie ma. Patyków. Tu jest kamień. Nożyce i papier. 5. Siedem. Pusto. Kurde, dużo na tą pułapkę tych patyków schodzi. Wiklinowa skrzynia, o. I 150 monet.
wiesz. Kamienna włócznia. 4% tylko raptem. Wiesz, zawsze ci się przyda na jakiegoś hultaja. Masz rację. Grzyby zbieram, żeby nie było. Dobra, tworzę pułapkę na... To wóz miał trochę ciężko. Wejdę zanieść to, co mam. Drewnianych misk i tak nie mamy. Tu jest to, to nie tu. Dobra. Idę grzyby zanieść. Zostawmy to, co tu. Tkanie mamy 16, gorzkielca 12, podgrzybków 9, 7 rydzów. No, no. Zupę będzie. Słaby. Słabo z tym ekwipunkiem tu będzie. Dlatego noc ci już zbliża. No. Damian, patrzasz coś jeszcze? Kamień tylko chciałem wrzucić. I patyki. Ja mam kłody. Do zostawienia, patyki. Pióra. Słoma. Zostawię. A, mogę tam, mogę zrobić. Co tu jeszcze? Futra. Chociaż na razie nie, być może będzie potrzebna, ale giniemy kubki. Deski. No dobra, idę jeszcze do kubki. A, no przede wszystkim to sobie coś muszę upiec. A co tam mam jeszcze w skrzyni? Piwo żytnie. O, takie piwko na noc. No i to będzie akurat chyba już takie fajne zakończenie. Rafi, gdzie ty jesteś? Wracam. No to wracaj, bo już będziemy się tu przy ognisku żegnać. No, dobra, dobra. To ja sobie piwko pierdyknę na noc. Chociaż w grze mogę. Już biegnę, staram się, chociaż jestem w połowie przeciążony, ale okej. Nie wiem, czemu wyglądam jak ten z golec z orkiestrą. Nie, faktycznie. Pole, pole, łyse pole. Tu na razie jest ściernisko. Jeszcze ma 200 metrów do nas. Co za chłop? Gdzie on polasł? Buszować. Już ciemno mi przed oczami. Zamiast pomóc. Musz... Tu aha, i do tego pisze mi, że muszę się ogrzać. To się przy ognisku ogrzejesz. O, ile tu rydzu jest? Ja chcę zrobić pochodnie. Co tu mogę tworzyć? Aha, bo tu też się mogę tworzyć mięsko, rybki. You know how it is with monarchs. Do what they say, but... A jeszcze kurde dwie te. Nie ma tu więcej słomy? Kurde, mam po... Konar mi nie zapłonie. Też w tym jest słoma. Gdzie? Nie było w magazynie, przerzucałem. 7 sztuk tylko słomy i wziąłem to, a potrzebuję 9. Ale ja też przyniosłem słomę, a tu więcej nie było słomy. A tu nie mam słomy u siebie? A nie mam. Should have put on something warmer.
Gówno widzę. Też nie mam słomy. Widzę jakąś pochodnię tam z oddali, że coś się pali. Nie, czekaj, patyk jeden jest potrzebny, już będę miał. I don't feel my fingers. A teraz wyjdź kurde stąd. O. Tafik, masz słomę? Słomę? Muszę sprawdzić wszystko. Słoma. Gdzie ta słoma tu jest? Nie masło, tylko słoma. Ile tej słomy potrzeba? 2 sztuki dla mnie. Tylko? No bo muszę sobie zrobić konar. Gdzie ty jesteś? Akcept. No nie, to golec jest. Ja żebym się wody przyszedł napić. A gdzie jest Rafik? Ja jestem przy centrum miasteczka. No to daj mi. Być. Chodź mi daj trochę. A tu jest, dobra. Dzięki. Mhm. No muszę sobie zrobić kurde pochodnie. I co to jeszcze jednego patyka? Kurde, tam muszę znaleźć. Ale mu zimno. Jest patyki. Masz ten patyk? Mam. Już. Dobra. Już konar mi zapłonął. Dobra. Panowie, bardzo dziękuję za dziś. Co? Rafik. Chłop do mnie. Nie, Rafik. Na koniec mi się oświadczasz, no wiesz co? Okej. Okay. Dobra, panowie, to ja was zostawię samych. Pożegnę po prostu z widzami. Pozwolicie, że zostawimy ich. Dobra, żartowałem, już idę. Dzięki panowie za dziś. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Kiedy ty wracasz, mówisz? Ja w czwartek wracam do pracy dopiero. 25. Ale na rano czy na popołudnie? Kurde, nie wiem. To można by się po prostu znowu za tydzień w środę. Ale jeżeli masz na rano, no to dupa na mnie, nie? To poczekaj sekundę. Już ci powiem. Dobra, to się umówimy jakoś. Nieważne. Nie będziemy tu widzów trzymać, po prostu jest 23, także czas, czekajcie jeszcze, ja muszę zobaczyć, bo mi nagle zniknęło, kurde, wszystko tu. Czat mi zniknął po prostu, o, dobra, wracamy. Na popołudnie. I'm sorry. No to może za tydzień w środę znowu. Byśmy to pokontynuowali. Także bardzo dziękuję wam za dziś. Trochę popchnęliśmy roboty. Także dzięki wielkie. Cześć, no Bartek i dobranoc. No dobranoc. No. Tak. Dobrej nocy wszystkim. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. I skoki przez ognisko. I jedno. Rafik, przesuń się. Blokujesz drogę, Rafik. To ja się po prostu położę. Co za chłop. Dobra, tak, trzymajcie się, cześć. No dobra, cześć, trzymajcie się, hej.
to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.